Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatni bastion po ponad półrocznej przerwie. I chyba to jest odcinek 27, o ile mi pamięć się myli. Jeszcze raz, wszystkim witam bardzo serdecznie i ze mną klasycznie Tomasz Alicki. Dziugens, dlaczego ten nacisk na słowo ostatni nagle? W sensie, czy ty jakoś pesymistycznie podchodzisz do naszego powrotu? Dzień dobry. No nie wiem, no ty wyszedłeś z inicjatywą, a ja tylko cię... potwierdziłem w twoim przekonaniu, że to jest dobry moment, żeby wrócić. A oprócz tego... gościnnie Pinguin Per. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No i panowie, no bardzo długo na nas nie było, dużo się wydarzyło i też po tej przerwie będziemy chcieli troszeczkę zmienić format tych wszystkich odcinków i to, jak konkretny odcinek jest złożony, dlatego dzisiaj po tej przerwie zupełnie ominiemy to, co nas minęło przez ten pół roku w aspekcie e-sportowym i skupimy się stricte na Call of Duty po prostu jako grze. Co się zmieniło, jak było i tak naprawdę skupimy się też na Cold Warze. Ale zanim Cold War, Tomek, to chyba czas na jakieś takie naprawdę skromne podsumowanie tego, jak minął nam kod w 2019 roku i przez tą ponad połowę 20. Jasne, no ja tylko jeszcze na start zaznaczę dla fanów wszystkich e-sportu i miłośników, że e-sport nigdzie nie znika od nas i dalej się e-sportu będziemy mocno trzymać, bo bardzo z takim, no myślę, optymizmem podchodzimy do tego sezonu, który będzie, Cold War'a. Tylko po prostu chcemy to jakoś po prostu rozdzielić, żeby odcinki były krótsze, żeby po prostu było trochę sprawnie, szybciej się tego zwyczajnie słuchało i żeby ludzie też wiedzieli po prostu, czego się spodziewać po jakichś konkretnych odcinkach, więc e-sport będzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, czy jakoś tam tydzień, powiedzmy, od tego, jak ten odcinek będzie wychodził, tak będziemy celować. No i tak jak Ciukens właśnie zacząłeś, no chcemy no szybko po prostu podsumować w miarę to Modern Warfare. Była taka fala filmików na YouTubie od wszystkich tam Exclusive Face'ów i Driftorów i tych wszystkich ludzi właśnie podsumowujących, robiące taką recenzję całej tej gry już po tym całym skończonym tak naprawdę roku, po całym tym rozwoju, jaki był i tak dalej. No i jestem ciekawy po prostu, jak wy do tego podchodzicie, powiedzmy już jakoś tam przez pryzmat czasu, no bo nie jest to chyba już tam wielka tajemnica, że żaden z nas tak naprawdę już dużo w tej grze czasu nie spędził, albo może spędził dużo czasu, ale nie był to czas spędzony jakoś tam z szerokim uśmiechem na ustach, więc może PGN jakbyś zaczął, jak patrzysz na ten miniony rok i jak, powiedzmy, będziesz wspominał to Modern Warfare? Jako największy problem w historii koda chyba. Nie wiem, jak to inaczej nawet opisać. Przez pierwsze 3 miesiące żyłem nadzieją wręcz, że wyjdzie jakiś duży update, że będzie jakiś wielki overhaul, tak jak to było w WW2. Nie doczekałem się i dość szybko później przestałem grać. A sama gra w sobie nie była źle zrobiona, pomysł na grę, sama seria Modern Warfare była perfekcyjna, a zapowiadało się świetnie. Niestety... zrobili wiele rzeczy jak Warzone, które im wyszły po prostu i to wyszły wyśmienicie, wręcz coś, co nie wierzyłem nawet, jeszcze ja to mówiłem u siebie na kanale przed wyjściem Modern Warfare, że nie wierzę w to, że ten Warzone będzie grywalny, że to będzie dobre i bla, 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 że to będzie płynnie działało z tyloma ludźmi. Okazało się całkowicie inaczej, myliłem się, Warzone wyszedł naprawdę im wyśmienicie. Z kilkoma problemami, ale wyśmienicie. Problem taki, że właśnie przez to całkowicie zapomnieli o multiku i... to jest ale to, gdzie ja żyję w Call of Duty od bardzo wielu lat i dla mnie, no jeżeli producent nawet nie ma zamiaru dbać o multika, to dlaczego ja w to mam grać? Przestałem. Dlatego dla mnie to takie... i problemy, no to update... w update'cie więcej problemów niż tak naprawdę naprawionych rzeczy. Później, 2 tygodnie później, po cichu usuwają znowu to, co naprawili i wchodzą znowu jakieś inne błędy. Potem 2 update'y później wchodzą błędy, które były już 3 update'y wcześniej naprawione i taki po prostu problem. Błąd, nie wiem, to takie jedno wielki opis tego Modern Warfare dla mnie to jest po prostu problem. A czy są twoim zdaniem rzeczy, które jakby, no bo jakby nie patrzeć, to był taki przełomowy, powiedzmy, rok dla Call of Duty pod wieloma tak naprawdę znaczeniami. Dostaliśmy nowy silnik, dostaliśmy nową scenę całą sportową, dużo lepiej ta gra wyglądała, jakby nie patrzeć, no i odeszliśmy wreszcie od systemu DLC, mamy crossplay, przynajmniej mieliśmy wtedy, po raz pierwszy mieliśmy crossplay. Czy są takie elementy jeszcze właśnie dla ciebie, które, powiedzmy, no wprowadziły coś dobrego zwyczajnie do całego tego koda, coś, co będziesz, powiedzmy, może trochę lepiej wspominał, albo rzeczy, które, powiedzmy, mogły wyjść całemu temu Call of Duty jakoś tam na dobre? System sezonowy, bezkonkurencyjnie. Mimo, że już był taki system, raczej podobny system w pierwszym sezonie Black Ops 4,
To jednak dla mnie Modern Warfare zrobiło to jeszcze dwa razy lepiej po prostu. I nie dość, że zrobiło dwa razy lepiej, to trzyma się do tego, raczej trzyma się tego systemu do dzisiaj w taki sam sposób. Nie ma czegoś takiego jak w BO4, że nagle po dwóch, trzech sezonach zaczynają zmieniać to, jak to działa i gdzie dostajemy nagle te bronie i skórki, że nagle jednak trzeba kupić skrzyneczki i rezerwy. A tylko tak jak to postawili w premierę, tak do dzisiaj to zostało. Nie było grzebania, że w jednym sezonie 100 leveli, w innym 50, w innym znowu 200. Były jakieś tam krótsze sezony pomiędzy, takie jakieś głupoty, ale tak to cały czas, każdy sezon to 100 leveli, wiesz co, kiedy dostaniesz, od samego początku wiesz za co płacisz, do tego jeden sezon to jakby funduje już ci ten kolejny sezon, jeżeli raz kupiłeś przez te code points, które zobaczysz w sezonie. Dla mnie ten system sezonowy był perfekt, wręcz. Może jakieś tam, nie wiem, więcej ludzi, raczej dużo ludzi by chciało więcej broni w tym sezonie, czy to, czy tamto, ale czym więcej broni w grze, tym gorszy balans też w grze, więc dla mnie te broni niepotrzebne. To jest zdecydowanie pozbycie się tych supply dropów, jakie mieliśmy wcześniej przez wiele, wiele lat, na które wydałem setki, jak już nie w międzyczasie tysiące euro. A pozbycie się tego całkowicie i zrobienie, ten system to dla mnie jest najlepsza rzecz. No a tak wszystko inne, co wymieniłeś, tak jak właśnie te audio, nowy silnik audio, nowy silnik wideo i tak dalej. Wszystko na plus, jeżeli chodzi o Modern Warfare. Tylko mówię, dla mnie w grach nie gra grafika i nie grają skórki, tylko gameplay robi grę. Tak, jak być może. Tak. Ja dodam od siebie kilka groszy. No. Ja nie nazywam Modern Warfare Call of Duty. Dużo ludzi się z tym nie zgadza. Okej, możecie mieć swoją opinię, mam swoją i nikt mi tej opinii nie zabierze. Dla mnie to nie był kod zupełnie. Dla mnie to była taka mieszanka troszeczkę Battlefielda, troszeczkę Medal of Honor, ale taka szczypta naprawdę koda w jakimś tam naprawdę pojedynczym procencie całokształtu. Więc ta gra przyniosła bardzo dużo złego, ale też kilka takich rewolucyjnych zmian, chociaż właśnie te, które wspomnieliście, czyli system DLC, crossplay, zmiana klasy w trakcie rozgrywki, panowie. Mega, no. To był chyba największy feature, który ale bardzo pozytywnie. Ale w tym się muszę wtrącić, bo dokładnie to, że jeżeli bym tą grę oceniał jako FPS, to nie jest jako świetne. Call of Duty, tak. To patrząc właśnie na Warzone i tak dalej, na tą oprawę, na to wszystko, to jest wyśmienity FPS. Patrząc, gdyby to jakaś inna firma wypuściła, gdyby to był Medal of Honor, Call of Duty, dokładnie, przykładowo, to by był jeden z najlepszych medali, jaki był. I też przepiękna gra i naprawdę FPS, który potrafi konkurować z innymi top FPS-ami na rynku, że tak powiem. Ale jako Call of Duty, myśląc o tym, co Call of Duty przedstawiało przez wszystkie poprzednie lata, to głównie są tryby 6x6, a trybów 6x6 w tej części Call of Duty, no to była porażka. Przez cały rok byliśmy spisani na to, żeby grać na playliście z trzema mapami. Come on. Gdyby taka nie była sprzedana pod nazwą Call of Duty, na pewno nie sprzedałaby się tak dobrze, jak się sprzedała pod nazwą Modern Warfare, Call of Duty 2019, ale wydaje mi się, że jakby z perspektywy nas, kodowców, to moch to jest zdecydowanie w większym stopniu niż kod. Ale nie rozpowiadajmy się w tym temacie, bo też skromnie mieliśmy to podsumować i przyszło sporo złego, ale też troszeczkę miodu w tej beczce dziegciu musi być. Tak, no ja tylko wcisnę w to wszystko jeszcze Warzone'a bardziej, jakby trochę rozwijając ten temat, bo no tak jak sami dobrze wiecie, że my jakby się zgadzamy, w sensie rozmawialiśmy już dużo o tym Modern Warfare przez ten rok i zgadzamy się mniej więcej jakoś tam ze sobą, więc nie będę powtarzał dokładnie tego, co wy mówiliście. Ja tylko powiem, że Warzone może zrobić sporo dobrego, myślę tak na dłuższą metę, że tak powiem, bo to jest faktycznie gra, która raz, że się udała, a dwa, że przyciągnęła bardzo dużo ludzi do tej gry, którzy wcześniej po prostu w koda nie grali, albo o nim już powiedzmy zapomnieli jakoś patrząc na te wcześniej jakieś tam jetpacki, czy jakąś taką stricte dynamiczną po prostu rozgrywkę gdzieś tam od tego odeszli, wrócili poprzez tego Warzone'a, to może nam dać jakby bardzo, bardzo dużo dobrego, patrząc na rozgłos chociażby na Twitchu, patrząc na streamerów, którzy zaczynają się częściowo tam przenosić na tego Warzone'a, albo chociaż go tam sprawdzając jakoś, dając rozgłos też Cold War'owi przy okazji, więc to może zrobić sporo dobrego. Oczywiście no już tam nie zaczynając całej tej dyskusji, jest druga jakaś tam perspektywa tego, że to przychodzą ludzie, którzy mają zupełnie inne spojrzenie na Call of Duty,
i mogą mieć zupełnie inne oczekiwania względem tych gier, które wychodzą, co widać już po takich rzeczach, jak chociażby Reddity, wypowiedzi, które są jakieś tam w internecie, komentarze i tak dalej, że ludzie po prostu mają, no mają takie zwyczajnie, w sensie patrzą na tę grę nie przez pryzmat poprzednich Call of Duty i nie mając po prostu tego doświadczenia i w poprzednich grach, tylko patrzą na to, powiedzmy, co widzą w innych grach, w innych FPS-ach, z których przyszli i tak dalej. Ale ogólnie myślę, że to też można jakoś tę w miarę pozytywnie traktować. A jeszcze ja się spytam was, czy według was ten Modern Warfare był bardziej robiony pod Warzone? Bo ja mam takie wrażenie. Według mnie cała gra się budowała od samego początku na Warzone. A wiele rzeczy, jak te wszystkie tryby, które były na początku, te duże mapy z tymi mechanikami już na tej alfie, co była pokazywana, to też już pokazywali te tryby 20x20 i tak dalej. To wszystko już tak dziwnie pachniało czymś takim. To wy mi pokazujecie na pierwszym pokazie, na to, co my czekamy zawsze cały rok od wyjścia jednego koda, czekamy już praktycznie, aż pokażą nam następnego koda. Przynajmniej coś, jakieś sneaky peeki, nie wiadomo cokolwiek. I czekamy cały rok, jest w końcu alfa, w końcu coś pokazują nam nagle 20x20 i łódki, i pojazdy, i tak, i ja siedziałem i tak, to ja oglądam, to kod ma być? Co się dzieje? I dokładnie to jest to, i wydaje mi się, że wiele rzeczy z tego na tym budowało i później po prostu nie było to dostosowane na multiku, po prostu tam balans broni jest piękny tego przykładem. Te wszystkie rzeczy na Warzone sprawiały się w miarę okej, okay, pomijmy MP5, M4 i tak dalej, ale niektóre te rzeczy były tak potem broken na multiku, że to się w głowie nie mieści. Mnóstwo broni, które miały te same TTK w klatę jak i w głowę, czego we w żadnym innym Call of Duty nie było. Nigdy, obojętnie jak szybki lub długi był time to kill w grze, nigdy nie było takiego problemu, że zabijasz tak samo szybko w klatę jak i w głowę. Zawsze była różnica. Tutaj nagle teraz na Warzone działało, bo mieliśmy zbroję na sobie i wtedy w klatę nie zabijałeś tak szybko jak w głowę. Niestety na multiku zbroi nie masz lub armoru i nagle tak, bierzesz broń i masz ten sam czas na zabicie w głowę jak i w klatę. I było widać, że jest takie... Wszystko było dopasowane, zbalansowane, ale w jednym kierunku i nie był to niestety multik. No. Nie były to tryby 6x6. Dlatego ja pod tym bym się podpisał. Dla mnie już od samego początku i niestety też do samego końca. Warzone był tym fokusem, Warzone był tym punktem, którym wiedzieli, że zrobią furorę na rynku, a multik jakoś w tym roku ich aż tak nie interesował po prostu. Tak, no na pewno. Moim zdaniem jakby ta nasza, ta część jakby weteranów i część tych właśnie doświadczonych takich graczy, którzy mieli takie oczekiwania, właśnie tak jak Penguin World, tak jak Juken wspominałeś, oczekiwania względem tej gry, tak jak względem każdego innego Call of Duty, te osoby ucierpiały po prostu najbardziej ze względu na to, że one nie były po prostu targetem tej gry. I target był dużo, dużo szerszy i to nie byli konkretnie ludzie właśnie, którzy grali w to Call of Duty, ich tam się próbowało jakoś tam powiedzmy częściowo zadowolić, ale kiedy przyszedł czas na jakieś tam podejmowanie faktycznych takich konkretnych zmian i po prostu pójście w jakimś tam kierunku, to zwyczajnie nie poszło w kierunku tych weteranów, nie poszło w kierunku takiego faktycznego koda, tylko poszło po prostu w kierunku takiego zwykłego mainstreamowego po prostu FPS-a i w kierunku Warzone, no tak jak tak jak Penguin mówił w tym balansie. Także nie wiem, czy to była konkretnie taka decyzja od początku, no nikt tego nie wie, w sensie no, my na pewno tego nie wiemy i mało kto o tym wie, żeby faktycznie oprzeć całą tę grę na Warzone, ale na pewno był taki moment, kiedy oni po prostu zobaczyli, w którym, w sensie musieli po prostu podjąć decyzję, w którym miejscu ma leżeć powiedzmy fokus tego zespołu i na czym po prostu mają się skupić, no i ktoś tam po prostu zagłosował na ten Warzone, podjął tę decyzję i wtedy cała reszta tej gry się po prostu poszła kochać, no, subtelnie. Podpisałbym się pod tym. Koniec. Koniec, tak, koniec. Cały na szczęście, cały rok za nami, święty spokój i przed Cold War. I żeby już tam masz takie... Jeszcze tylko jedną szybciutko rzecz dodam. Oczywiście ta cała strata do końca sezonu też wkrótce zostanie, pokrótce opisana w esportowym odcinku, tak? Żebyśmy tutaj nie zapomnieli o tej kwestii, bo tam jednak trochę się zdarzyło i też nie chcemy o tym zapomnieć, ale to będzie w kolejnym odcinku, także ci esportowe fricy... Nie martwcie się, będzie ten content na pewno opisany. No, odetchnąłem z Łuką, dziękuję, jak mi to powiedziałeś. Panowie, zaczynając tak od początku, żeby to porządnie, że tak powiem, kawałek po kawałku wszystko omówić. Kto grał w single playera? Ręka do góry. Dwie misje zagrałem. Nice.
nie grać singleplayera. Świetnie. To ja wam powiem krótko, singleplayer jest świetny. Bez żadnych spoilerów, pierdol i tak dalej. Widziałem jakieś durne komentarze pod tytułem: Boże, jakie to głupie, ile slow motion, matko, ile sam się cały czas jakaś akcja, to jest bez sensu i tak dalej. No, chrzańcie tych ludzi. Gra jest świetna, jest po prostu, no jest kapitalna. W sensie jest krótka, tak jak ja lubię, jest po prostu napakowana strzelaniem, napakowana akcją, po prostu wsiadasz w helikopter, wychodzisz z tego helikoptera, bierzesz snajperkę do ręki, wchodzisz w następną miejsce, jesteś w dżungli, potem jesteś, kurde, czyli jest ten tam flow, tak? Tak, jest, najpierw jest zima, potem jest dżungla, najpierw jest gorąco, potem jest zimno, jest po prostu super. Gra jest naprawdę mega, trwa krótko i zresztą dobrze, że trwa krótko. Jest bardzo taki sympatyczny, na samym początku to już Dziukes widział, jest taki kreator fajnej postaci, gdzie tam się jakby wybiera portfolio swojego tego agenta i przychodzi tam taki moment, kiedy wybiera się jakby cechy swojej postaci. To jest ten moment, kiedy aż wiedziałem, że ta gra jakby siebie, tak jak ta fabuła jest taka całkiem, no powiedzmy, że w sensie, no fabuła jest poważna, no. Na jakiś tam, powiedzmy, swój sposób, tak, gra gameplayowo siebie aż tak poważnie, powiedzmy, nie traktuje, ma być po prostu fun, ma być rozrywka, tam są jakieś perki pod tytułem zwiększono 50% fire rate albo 100% reload speedu, albo jakieś tam większe jak magazynki do tych broni, jakieś takie pierdoły i masz po prostu takie pasywne umiejętności, które czynią po prostu z całej tej gry, no, po prostu taką czystą przyjemność. Nie ma być żadnego balansu, nie ma być żadnego, może na tym, no ja nie grałem na tym realistycznym poziomie trudności, może wtedy trzeba więcej myśleć, może tam trzeba taktycznie jakoś do tego podchodzić i tak dalej. Ja zrobiłem rozwałkę z jakiś tam LMG, z pierdół i tak dalej, bawiłem się kapitalnie, single player jest świetny. A jakbyś go porównał do Modern Warfare? Nie przeszedłem Modern Warfare. Aha, okej, okay, dobra. Nie, bo właśnie dużo od tego MW, tak jak w sumie od całej tej gry. Bo ja dużo opinii właśnie słyszałem, że klimatem Black Ops Cold War jest lepsze, natomiast jeśli chodzi o sam sok z tej kampanii, czyli o fabułę, to zdecydowanie ambitniej i lepiej wykonany jest właśnie Modern Warfare. I sam muszę to porównać, no to bo Moderna wiesz, nie tykałem, mówię, w Black Ops Cold War'a dwie misje przeszedłem, więc to jest żadna próbka. Żeby... Ale wiesz, jak to jest z czytaniem opinii. No, no ile opinii, jest, tyle ludzi. No. Więc... Ja już widziałem opinię, że kampania krótka i się wcale nie opłacało kupywać gry, więc dla mnie to jest co roku z tego samego. Tak, no to co roku jest. 60 euro wydał ktoś, żeby zagrać w 6-godzinną kampanię Call of Duty, która jeszcze nigdy w żadnym kodzie nie była dłuższa niż 6 godzin, zależy oczywiście jak to gra. Ja bym był w stanie na przykład zrozumieć, kupić w pudełku, tego samego dnia przejść, od razu ją oddać albo sprzedać. Tak jak po prostu uruchomić rynek z drugiej łapy i odzyskać ten hajs, to jeszcze bym zrozumiał, ale kupować w cyfrowo dla samej kampanii, no to nie jest zbyt rozważne. To można wydać 60 euro o wiele lepiej. Na przykład na nadchodzącego Cyberpunka. Co? Co to powiedział? Co? Kto? Reklama? No, co? Podcast o kodzie? Co? Spokojnie, nie zapłacili nam za to. Spokojnie. Proszę sobie jakiś inny podcast tego Cyberpunka zorganizować. No. Tak, słucham. Tak, słucham. Zareklamowaliśmy Cyberpunka. Okej, okay, spokojnie, nie ma problemu. No, dobra. No, a mój koniec lokowania produktu. Dobra, no bo to pokrótce single player, to multiplayer, bo to nas chyba najbardziej interesuje. Ja przegrałem tak naprawdę tych godzin dość mało, bo zaledwie 6, 7, coś koło tego, nawet nie wbiłem 55 poziomu. Wydaje mi się, że przegrałem więcej czasu w zombie niż w multiplayera, więc raczej oddamy tutaj głos osobie, która tego czasu spędziła najwięcej i to najbardziej ja wykorzystywała mechaniki skill-based matchmaking, czyli Kamil Piłimper. A ja przegrałem ponad 2 dni, już mocno ponad 2 dni czystego czasu gry. No to jakie są twoje wrażenia takie na razie ogólne, począwszy od gameplayu po samo SBMM, czyli jak to SBM faktycznie się ma, czy jest mocniejsze, słabsze? Zaczynając od samego słonia, czyli od SBMM, niestety jest, niestety działa tak samo jak działało, niestety jeżeli chodzi o manipulowanie tego działa to tak samo jak w ostatnim roku, jest 1:1 dosłownie ten sam system, a mimo to robi wrażenie takiego bardziej lżejszego. W MW przykładowo, jak nabiłeś w jednym meczu powiedzmy 90 kili, to czułeś dosłownie w następnym meczu już tą karę. Kolejny mecz i od razu czułeś karę za twój wynik w poprzednim meczu. Tutaj to jest tak jakoś płynniej zrobione, tak jakby po prostu nie było to takie kanciate, jak, że tak powiem, ten cały system, tylko taki bardziej falowany, nie wiem jak to nazwać, ale zagraj, broń Boże, 2 mecze, gdzie masz 60 kili na tabeli w dominacji, to trzeci mecz
możesz robić co chcesz. Masz samych booty sliderów MP5, 360, no scope z SMG, ale możesz robić co chcesz. I przez ten cały system niestety ja spędzam, odkąd ta gra wyszła, większość czasu, 99% czasu samemu grając. Samemu albo maksymalnie w dwie osoby. Nie z racji na to, że mi ludzie utrudniają, czy ułatwiają, czy cokolwiek, tylko bardziej właśnie to robi, robią moje statystyki. Ja mam w międzyczasie ekia powyżej 2-2. Tak? I teraz każda osoba, która powiedzmy jest gdzieś koło 1, koło 1-2, jak większość ludzi u nas w klanie, co nie jest niczym złym. Ale niestety, jeżeli ja z taką osobą chcę zagrać, to szuka, że tak powiem, meczy pomiędzy nami dwoma. Czyli ta słabsza osoba automatycznie musi się 4 razy mocniej płacić, gdzie ja znowu nagle mam łatwiejsze mecze niż ogólnie. I to niestety bierze radość. Jeżeli wiesz, że wiesz, lub jeżeli bierzesz osobę, z którą chcesz sobie pograć, żeby sobie spędzić powiedzmy miłe 2 godziny, a z tego 90% czasu będziesz tylko słyszeć wow, a to, a jak on mnie zabił, a to, i same nerwy tylko i wyłącznie. Ten system, tak jak był, nazwę to łagodnie, zły w tamtym roku, tak samo zły jest w tym roku, oczywiście tylko dla ludzi, którzy już długo grają w koda i w miarę sobie radzą w tym kodzie. Dla osób, które są świeże w tej grze, to jest to najlepszy system, jaki tylko i wyłącznie może być. Nie tylko świeże, tylko też ogólnie, które sobie, nie, że tak powiem, grają naprawdę 2 godziny tygodniowo. Obojętnie co, to dla nich to jest sam raz, bo wtedy mogą sobie powiedzieć, okej, nawet 3 miesiące teraz nie grałem, wrócę i wiem, że mi dobrze pójdzie. To jeszcze tak, powiedzmy za czasów Black Opsa 4 nie było do pomyślenia, że jak nie było cię 3 miesiące w grze, że odpalasz grę i nagle masz super mecz. Tylko pierwszą godzinę się znowu pociłeś jak świnia, żeby wrócić do formy. To i jest właśnie, to jest mój, ja się w tej kwestii wtrącę na chwilę, bo to jest jakby też mój główny jakby problem z tą grą. Już przejdziemy oczywiście do całej reszty rzeczy i tych lepszych też aspektów i tego, co się w tym roku udało, ale to jest właśnie powód, dla którego ja też nie grałem dużo, to co się właśnie śmiałem, że będzie nas niósł przez całą tę dyskusję tak naprawdę Pingwin przez większość czasu, no bo ty miałeś, Pingwin, najwięcej tak naprawdę cierpliwości z nas do tego. Mnie to po prostu jakby najbardziej boli. Ja też grałem kilka meczów solo i te mecze solo, które grałem, faktycznie były w porządku. I solo się grało w miarę okej, okay, ale ja nigdy tej gry nie traktowałem jako gry, w którą ja mam grać sam i w którą tak naprawdę nigdy nie grałem sam. Ja pamiętam pierwsze swoje jakieś tam kody, w które grałem jakoś tam dłużej, to pamiętam jakieś sesje i imprezy właśnie ze swoimi znajomymi jakoś tam wieczorem, pamiętam piwa, jakie się piło przy tym kodzie i właśnie na jakichś tam nawet split screenach też czasami, które kiedyś były, czasami też oczywiście online, pamiętam po prostu tonę meczów, które ja przegrałem po prostu siedząc, śmiejąc się, gadając i tak dalej. Ten gameplay jakby zawsze był ważny, ja zawsze mi się podobał ten kod i zawsze się człowiek denerwował, jak robił słabsze KD albo jak gorzej szło i tak dalej, ale nigdy to nie była po prostu... No w wielu przypadkach, tak jak właśnie ja zagram z Dukensem, jak zagraliśmy z Dukensem ostatnio 2 mecze Nuketowna, to ja po prostu, grać. Tak, i po dwóch grach po prostu wyszedłem z siebie. No. Dukens się tam pocił, męczył, przeklinał i gdzieś tam lądował na górze, a ja siedziałem generalnie i no jakby mi ktoś kciuki po prostu pozabierał z jednego meczu na drugi. I patrzyłem na tych wszystkich ludzi po prostu napakowanych jakimś kurde Adderallem i monsterki po prostu dożylnie i tak dalej. I panowie latają po prostu po suficie. Przez chwilę myślałem, że to jest BO3, no. Tak mnie ludzie po prostu klepali gdzieś tam, więc no i to jakby nie jest przyjemne. No ja nigdy jakby nie ukrywałem, że to nie jestem jakimś tam powiedzmy wybitnym graczem. Na pewno jest tam spory gap pomiędzy mną i Dukensem, czy mną, a tam twoimi czasami party Pingwin. I no po prostu niektóre mecze zwyczajnie nie są zbyt fajne, przynajmniej większość z nich. Więc no i to nie jest też jakby, to nie jest taki environment, to nie jest środowisko, które zachęca, że tak powiem, do nauki, zachęca do rozwoju, tylko to jest takie środowisko, które zachęca do tego, żeby po prostu w tym pieprznąć tym padem i zagrać sobie w zombie, no. Do czego niedługo przyjdziemy. No ja przykładowo rozmawiałem z Mankejem od nas klanu, bo on jest od nas tym najlepszym, tak? Jak ja mam Ekia 2-2, to on ma 2-8. Tak, jest tym najlepszym graczem, jakiego mamy. Ostatnio właśnie o tym dyskutowaliśmy. Jest taka wielka różnica. Ja przykładowo w Infinite Warfare miałem też 2-0 KD. I to KD, a nie... Kto nie miał. Dokładnie. W IW nie miał, no. Taka wielka różnica. W IW spędziłem cały rok grając
bawiąc się, grając czasami samemu, czasami w dwójkę, tak, czasami całą szóstką, na streamach, poza streamami czy lub na gameplaye, cokolwiek. Mnóstwo czasu spędziłem po prostu się bawiąc. Jak robiłem kamo, to skupiałem się na kamo, jak chciałem nabić nukleara, to skupiałem się na nukleara, powiedzmy. A jak graliśmy sobie po prostu tak, żeby sobie porozmawiać te 2-3 godziny po prostu grając sobie jakby w tle, że tak powiem, to to robiliśmy. I mimo to po tym całym roku lub do dzisiaj mam tam powyżej 2.0 KD, tak? Normalny, grający sposób. To jest dla mnie, że tak powiem, może brzmi arogancko, ale oczywistą sprawą, no bo jednak gram w tą serię już bardzo, bardzo, bardzo wiele lat, więc takie 2.0 to nie jest to nic super wielkiego, ale też nie jest takie, że jestem całkowicie, gubię się w tej grze, tak? Tutaj też mam te 2.2 Ekia lub 2.0 KD, tylko problem jest taki, że nie ma czegoś takiego, przynajmniej do dzisiaj na razie, mam nadzieję, że coś jeszcze z tym zmienią, że ja sobie siadam, słucham sobie muzyki i sobie tak na luzie siedzę po prostu na foteliku i sobie pykam, robię kamo, patrzę, o, zobaczymy, co teraz muszę zrobić, o, headshoty, aha, fajnie. To te 2-2 Ekia to jest takie wymęczone i to wymęczone level super ekstra turbo hard. Spocony, nie ma czegoś takiego, że mogę sobie posiedzieć 8 godzin, dlatego teraz nie streamuję w chwili obecnej, że mogę sobie posiedzieć 8 godzin i sobie po prostu grać, rozmawiać z widzami, bawić się, że tak powiem, gadać z ludźmi w imprezie, tylko to jest takie, ja siadam naprawdę na krześle w pozycji, że tak powiem, bojowej, skupiam się te 10 minut jak szalony, idę zapalić, czasami nawet dwie, robię sobie 10 minut przerwy i wracam na następny mecz. I tak zagram powiedzmy 5-6 meczy i robię sobie 2-3 godziny przerwy. Bo ja nie jestem w stanie, może już jestem powoli za stary, też może być, ale ja już nie jestem w stanie 8 godzin, za jednym razem grać. Bo to jest po prostu w tym meczu, gdzie ja sobie powiem, a w tym meczu zrobię sobie kamo na pistolecie, to w ten mecz skończę automatycznie wynikiem 5-100. Bo same jak coś spoceni MLG, Slider, MP5, NoScope, bla, bla, bla. I to niestety bierze fan. Powoli. I zobaczymy, jak długo w ten sposób będzie dało się grać. No właśnie jeszcze wracając do tego tematu IW, no, to jest idealne porównanie, bo nawet ja pamiętam też, co nie były czasy, gdzie jakby najwięcej w tego koda grałem, ale no graliśmy dość często i to było świetne, że nie trzeba było się pocić, nie trzeba było się tak super skupiać na grze samej w sobie, tylko po prostu graliśmy. Jeśli miał ktoś być wynik, to go wbił, jak nie, to nie. I też były takie sytuacje, gdzie z dupy wpadały te deatomizery. W moim przypadku tak było. Czy grając solo, czy grając z wami, to były takie dość losowe przypadki, gdzie rzadko kiedy tak naprawdę pociłem się w tej grze, tak? I to było piękne i tego mi właśnie brakuje i dlatego w tego multika nie gram tyle, ile bym chciał. Jedno, co ja chcę wtrącić, to było jasne, ale że jak mnie zaprosicie, to ja się będę dużo wtrącał. Jedną rzecz, jaką chcę podkreślić, bo na pewno zaraz przez to, że przed chwilą powiedziałem 2KD tu i to zaraz ktoś będzie siedział i o, bo statystyki w grze. Tu nie chodzi o to, że statystyki w grze najważniejsze czy cokolwiek, tylko jak już wcześniej mówiłem, jak się gra z innymi ludźmi dla fanu, to ja ich karam przez to, że jestem lepszy. I teraz powiedzmy, założyłbym świeże konto tylko po to, żeby nie męczyć swoich własnych teammateów z klanu, to tak czy inaczej, zagramy pierwsze 5 meczy, pierwsze 10 meczy i będę w tych meczach, powiedzmy, zrobię raz 30, raz 40, raz 50 kili, tutaj będę miał 2KD, tutaj 4KD, tutaj 5KD i już gra zrobiła sobie profil tak jakby mojej postaci. I od tego momentu jesteś znowu, każda osoba, która ze mną gra i jest słabsza, co mówię, nie jest niczym złym, będzie cierpiała. To jaki ja mam z tego fan, że sprawiam im, że tak powiem, no nieprzyjemność. Tak, cierpienie. Ból, dokładnie. Cierpienie. Więc to już nie robi fanu. Więc jeżeli grać dla fanu nie mogę, o co mi zostało w tej grze poza graniem na statystyki i na rangę światową? A jest dzięki Bogu, jest jedna pozytywna zmiana w tym kodzie. Mała, subtelna, a naprawdę wyśmienita, że jak wejdziesz sobie na koszary i tam na swoje rankingi, to możesz zobaczyć, jakie masz miejsce na świecie. Tego w MW nie było, a kod tracker cały jest czas potrzebny. Tak, dokładnie. Nie potrzebujesz żadnej strony zewnętrznej, tylko w grze już widzisz, gdzie na świecie się znajdujesz. I tak jak ja widzę, okej, byłem na 7600, teraz są na 7200, okej, to popocę się jeszcze 3 mecze, może dam radę te 7000 przekroczyć. I to jest jedyne w chwili obecnej, co mi zostało, bo z klanem grać nie mogę, bo niestety będę ich karał. Tak, nie daj Boże, jeszcze Monkey, ja i nie wiem, ktoś jeszcze inny, kto ma jakieś dobre staty, no to te ostatnie 3 osoby będą po prostu no cierpiały, inaczej tego się nie da opisać nawet. Zero fanu, a przez to, że oni zero fanu będą mieli z powodu nas, to i my też później nie mamy fanu, bo wiemy, że tak powiem, przyszli z dobroci lub z chęci z nami pograć, pogadać, a przez to jedyne, co tylko widzieli, to jak umierają. Powiem wam, że jest jakby w sensie, ja ogólnie
Znaczy wiadomo, główny problem, taki podstawowy jest taki, że Call of Duty nigdy jakby nie było projektowane pod skill-based matchmaking. W sensie, biorąc pod uwagę te kamuflaże, wyzwania, jakieś takie pierdoły, to na takich śmiesznych rzeczy, które trzeba robić, które są zabawne, kiedy grasz na jakieś, powiedzmy, normalne lobby, a nie są zbyt przyjemne, kiedy gra się po prostu w kółko na tych samych ludzi z MP5-kami na 8 dodatkach. To jest jakby główny problem i to jest jakby przyczyna, dlaczego większość jakby weteranów narzeka, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, bo to ile razy już ktoś mnie o to pytał, albo jakie komentarze widziałem i tak dalej, że przecież każda gra ma skill-based matchmaking i tak dalej, że po prostu kod musi wprowadzać jakąś tam opóźnieniem takie mechaniki, dlatego wszyscy narzekają. Ta gra nigdy nie była robiona po prostu pod skill-based matchmaking, to po prostu nie ma tutaj miejsca w zwykłych publicznych grach. I jaki jest, mnie się ogólnie, bo do tego jakby chciałbym już tak częściowo powiedzmy przejść, bo wszyscy jakby cała nasza trójka podobnie podchodzi do tego tematu i podobnie nas to zniechęca do gry i tak dalej, więc jestem bardziej pod kątem tego skill-based matchmakingu ciekawy tego, jak będzie jakby, że tak powiem, wyglądać przyszłość, bo dla mnie, no oczywiście jeżeli chodzi o Cold War'a, to głównym ratunkiem jest League Play i potencjalnie to, CDL. Że tak, że no tak, tylko CDL w Modern Warfare też był CDL. No i on też za bardzo nic nie rozwiązał. W sensie dało się grać tego CDL-a i ten CDL, powiedzmy, był trochę lepszy, no ale znów jakby wciąż nie miałeś, to był po prostu drugi public, no, tak naprawdę. I to też jakby średnio jakoś tam coś rozwiązało. Jest ten, gdyby był League Play, to może to by był jakiś sposób na to, żeby wyrzucić ten skill-based matchmaking z tych publików, jeżeli jest zwyczajny tryb rankingowy, powiedzmy, dla ludzi, którzy faktycznie chcą tam się pocić, męczyć i grać na ludzi, powiedzmy, zbliżonych do tego swojego skilla. I wtedy powiedzmy, byłby to jakiś, powiedzmy, potencjalny ratunek konkretnie dla Cold War'a. A mówiąc ogólnie, to, co mnie chyba najbardziej boli w tym aktualnym systemie i tymi, który był wcześniej, jest to, jak prymitywny jest ten jest cały ten skill-based matchmaking. Tak. Pamiętam taki post na Reddicie chyba sprzed roku, albo na pewno sprzed jakby z czasów Modern Warfare, gdzie były te dyskusje o tym, czy gra jest potencjalnie pay to win, bo jakby zbiera tam ludzi, tak, zbiera tam ludzi po skinach, takich pierdołach i tak dalej. I tam był taki gość, który czy tam pracował w tym Activision, czy pracował w jednym z tych studiów, czy gdzieś tam, w każdym razie miał niby jakieś tam dojścia. I on mówił o tym, jak bardzo dużo statystyk na temat jakby naszego gameplayu zbiera gra. Że to jest kwestia gran, że ona zbiera informacje o liczbie rzucanych przez nas granatów i trafianych tych granatów. I po prostu na jakieś takie... jakaś liczba strzałów, które potrzebujemy, żeby kogoś zabić, liczba jakichś tam headshot percentage, no po prostu takie bardzo, bardzo zaawansowane rzeczy, które w ogóle nie są brane, tak, w ogóle nie są brane pod uwagę przy tym skill-based matchmaking. Nie. Właśnie to jest, znam ten artykuł, o którym mówisz, znam ten post i z tego, co ten gość tam napisał, to naprawdę to się ogranicza na 2-3 rzeczy. To wszystko. Bo tak działa na przykład LOL po części. LOL to nie jest jakiś tam świetny przykład, dlatego że LOL generalnie nigdy nie było... system rankingowy jest dobry. No. Tak, w sensie rankedy w LOLu są i obok tego są normale, to są takie zwykłe publiczne gry, gdzie jakby nie masz nic za to, że skończyłeś mecz, oprócz powiedzmy jakichś tam punkcików, które się przekładają, no tak naprawdę oprócz expa. tak jak w kodzie. Tam jakby no nie byłoby to, nie miałoby to za bardzo sensu, gdyby tam nie było żadnego skill-based matchmakingu, no bo gra po prostu tak nie działa. Ale ten skill-based matchmaking działa po prostu lepiej. To jest zwyczajnie bardziej zaawansowany skill-based matchmaking, bo jeżeli ja sobie zagram, tam można grać dosłownie ze wszystkim. Jeżeli ja jestem, powiedzmy, w brązie i mam dwóch kolegów z platyny i do tego przyjdzie gość silvera i golda, to my zagramy na brąz, dwie platyny i tego silvera i golda. I to, ten mecz to jest w pewnym sensie takie... I to jest wtedy o tyle jakby, powiedzmy, sprawiedliwe, że to są mecze, to jest taki pojedynek, powiedzmy, tych najlepszych graczy ze sobą i to jest no tak, każdy jakby równa, każdy musi grać lepiej, powiedzmy, niż ta osoba przeciwnej drużynie na tym jego, powiedzmy, odpowiednim poziomie. I to jakby się wydaje trochę takie bardziej sprawiedliwe. I to też jest częściowo jakby bolączka tego skill-based matchmakingu, że właśnie potrafisz zagrać dobry mecz, zagrać dwa dobre mecze, potem dostać
no już mówiąc subtelnie, no przegrać po prostu ten mecz i przegrać go po prostu tak z Kretesem, po tym jak zwyczajnie zagrałeś dobrze. To też nie jest system, który powinien, który działa jakby odpowiednio, bo to też nie jest sposób na to, żeby rozwiązać cały ten skill-based matchmaking. I nie wiem, no w sensie to jest to, co mnie boli jakby najbardziej chyba w całym tym temacie, że to jest po prostu tak prymitywne i tak jak właśnie Pinguin mówi, że to się opiera na jakichś tam dwóch czy trzech czynnikach po prostu i no tak naprawdę na niczym innym. I a to nawet są czynniki, teraz... które nie określają w żaden sposób umiejętności gracza. Tak. I do tego, po części zależy, bo... Znaczy score per minute, KD i WP no to są statystyki. No WP akurat... No, jeśli WP mielibyśmy liczyć, to są faktycznie robi... te. Nie, no liczyć, bo jak wiesz, jak zmanipulować, to wiesz, to się liczy. Liczy się tylko movement, KD z ostatnich 10 meczy i SPM z 10 meczy. Wszystkie te rzeczy z 10 meczy to jest teraz tak zaokrąglone i bardzo uproszczone. Ale chodzi o movement, czyli ile poruszasz się, jak szybko, jak dużo po mapie. KD, czyli jak ci wyszedł mecz. Ważne jest ale to, żeby to było KD, nie reverse boostowane C4, co wiele ludzi robi i ja za każdym razem, jak spotkam kogoś takiego w lobby, to mam tylko taka banana na twarzy, bo widocznie coś zrozumiał źle. Chodzi naprawdę o takie KD w grze, czyli jeżeli chcesz sobie zmanipulować te statystyki, to musisz dać się zabić po prostu. Nie ma czegoś takiego, że się zabijasz samemu, to już było, ale w MW w ten sam sposób. No i punkty na minutę właśnie. Te trzy rzeczy tak jakby wiszą ze sobą i każda jedna osoba, ja już to tłumaczyłem w MW tyle razy, ale ja już sobie powoli po prostu o to zacząłem odpuszczać, jest w stanie swoje, obojętnie jakie konto ma, może mieć konto, które ma 20 KD. 10 meczy zmanipulować i automatycznie nagle gra twierdzi, że ty jesteś tak słabym graczem, że teraz masz grać przeciwko ludziom, którzy są tak samo słabi jak ty. Czyli jeżeli widać, zrobiłeś... ten system napisało Infinity Ward. No. To jest po prostu takie... Ja na tym koncie przecież o wiele więcej osiągłem. Kamo odblokowałem to, tamto. To powinno wszystko jakoś grać rolę. Tak, przykładowo zwróć na to uwagę właśnie, czy moje mecze ostatnie były średnie dlatego, bo sobie nie dawałem rady, czy może dlatego, że właśnie kamuflaże robiłem. To idzie w statystykach łatwo zobaczyć, tak? Czy ja w ciągu ostatnich 10 meczów odblokowałem 2, 3 kamo, czy 0 kamo. Tego typu rzeczy, tak? Czy jakoś tak, nie wiem, więcej rzeczy w to wszystko wziąć, jeżeli już taki system musi być, żeby to naprawdę miało taką... Ta linia taka, którą to tworzy, była taka jednolita przez cały rok, albo do góry powoluteńko, albo w dół powoluteńko, albo niech stoi cokolwiek, ale to jest takie naprawdę praktycznie z meczu na mecz, dlatego też rozwala te lobby, co mecz daje ci nową ocenę, jak dobrym jesteś graczem. A jakby, nie wiem, poprzednie 5 miesięcy nie grało roli w ogóle dla tej gry. Tylko te ostatnie 10 rozegranych meczy. I to jest takie biedne i to jest takie głupie, bo czasami z różnych powodów lub właśnie, nie wiem, doszło do ciebie kilka słabszych ludzi, powiedzmy, bo chciałeś sobie z nimi zagrać. Przez co dla ciebie były to łatwiejsze lobby, tak? Bo liczyło średnią. Przez co teraz byłeś przez ostatnie 3-4 mecze, robiłeś bardzo fajne wyniki, których ogólnie nie robisz? No bo dzięki temu właśnie, że miałeś teraz bardzo słabych znajomych w partii. Oni teraz idą, bo nie wiem, muszą iść spać, czy to, czy tamto, a ty masz akurat jutro dzień wolny, chcesz sobie pograć kolejną godzinę? No to życzę powodzenia. Bo za to, że teraz te ostatnie 3 mecze robię sobie 5-0 KD, to gra teraz będzie przez następną godzinę cię po prostu niszczyć. Gnębić, niszczyć i cokolwiek. I tu nie ma żadna twoja umiejętność, twój skill, twoja celność, twoja znajomość gry, twoja znajomość respów, minimapy, czokolwiek. Nie gra żadnej roli. Tylko ty w ostatnich meczach osiągałeś wyniki po 5-0 KD i nie wiem, przebiegłeś 1000 metrów, bla, bla, bla. To teraz zostaniesz samych takich ludzi, którzy w ostatnich swoich 5 ludzi, w ostatnich 5 meczach dokładnie tak samo dobrzy byli jak ty lub lepsi. Czyli no i do widzenia. Mniej więcej temat SBM-em, bo trochę przedłużyliśmy ten temat, ale musieliśmy wyczerpać. Bo za bardzo na duszy leży. No to jest też druga kwestia. No ale mniej więcej kończąc, no jak widzicie przyszłość tej gry, krótko oczywiście, jak widzicie przyszłość tej gry, jeśli nic w tej materii się nie zmieni, jeśli nie zostanie wprowadzony jakiś true skill, który zbalansuje i powiedzmy, stworzy ten SBM-em w miarę logicznym i w praktyce działającym, no bo wiemy, że jednak Activision końcem końców hajs ma się zgadzać i to jest najważniejsze, w dupie mają zdanie, bo i tak wiedzą, że za rok ta gra sprzeda się w ten sam sposób, a nie zależy im na tym fanbase'ie, który jest w miarę... Zabrakło mi słowa teraz. No, takich typowych tryhardów, tak jak my, którzy co rok wydają te 250 zł na tą grę, nieważne co by się działo i tak ją kupią, a mają większe doświadczenie, jakby wolą nabyć ten większy target, który jednak tej gry nie kupuje. I jak widzicie przyszłość? Naprawdę krótko, bo nie chcę już tego tematu za bardzo poprzeć.
To ja powiem krótko. Mnie się wydaje, że ten system, w sensie, że skill, jak widzę przyszłość gry, nie wiem. No, wydaje mi się, że to będzie lepsze Modern Warfare, przynajmniej dla mnie. Ale moim zdaniem problem jest taki, że jakby patrząc na to, jak aktualnie się te rzeczy układają, wydaje mi się, że ten skill-based matchmaking już nigdy nie zniknie z koda zwyczajnie. Bo to jest ten rok, kiedy przychodzi Treyarch, kiedy przychodzi deweloper, który faktycznie prowadzi dyskusję, tak, który prowadzi dyskusję ze społecznością i to już nie jest tak, że a może nie wiem, może Ashley Williams usunęła Twittera i nie wie, co się dzieje w tym internecie, może oni nie używają Reddita, może oni nie mają internetu podłączonego w tym studiu, w tym Krakowie, cholera wie. Jeżeli chodzi o Infinity Ward. Ale teraz wszedł Treyarch, który rozmawia nie tylko ze społecznością, prowadzi aktywną dyskusję z tą społecznością, ale rozmawia też z profesjonalistami, którzy też na to narzekali. Mieliśmy kilkukrotnie mieliśmy sytuację, kiedy skill-based matchmaking był trending na Twitterze, były afery przy każdej becie praktycznie, były afery z dnia na dzień przy betach, kiedy były rozmowy o tym, że może ktoś podkręcił ten SBMM, że coś tam się ewidentnie zmieniło i tak dalej, i tak dalej. Było 5 różnych afer, więc to nie jest tak, że oni jakby o tym mogą jakoś nie wiedzieć, albo mogą to ignorować, albo może to jest to kretyńskie podejście Infinity Ward, które było pod tytułem Esport zrujnował Call of Duty, coś tam. No. Treyarch, który przyszedł i powinien jakby robić to, co powiedzmy jest dobre dla tej społeczności i nic się tutaj nie zmieniło i mamy dosłownie ten sam system. Wydaje mi się, że po prostu na tym etapie to nie oni, nie deweloperzy zwyczajnie podejmują po prostu tutaj decyzję w tej kwestii, że to się po prostu nigdzie nie ruszy. Więc to jest chyba rzecz po prostu, do której się będzie trzeba jakoś przyzwyczaić, albo trzeba będzie kupować drugie gry, no, żeby jedno konto miało po prostu 0,2 KD, no. W moim przypadku... Sorry, Pegin, jeszcze tylko tak szybko wrzucę. W moim przypadku nie będę grał w tą grę, dopóki nie wyjdą rankedy. Bo po prostu zwykły multiplayer nie sprawia mi totalnie żadnej zabawy. Tak jak w pierwszy dzień, było wszystko pięknie. Graliśmy w dzień premiery, grałem do drugiej w nocy i normalnie miałem flashbacki, jak graliśmy Clan Warsy, jak było zajebiście, bo i czułeś ten fan z rozgrywki. Nie czułeś tego, po to miałeś raz na jakiś czas jakieś mecze, gdzie naprawdę musiałeś się postarać, żeby wygrać ten mecz, bo były spocone mecze, bo był fajny, równy team po drugiej stronie. Ale każdego następnego dnia, kiedy ja nie robię pewnych sztuczek, o których... PGN mówiłeś, ta gra zupełnie nie sprawia mi żadnego fanu. Totalnie. I dla mnie rankedy, gdzie okej, ten skill-based matchmaking może brać pod uwagę kilka dodatkowych zmiennych, które mogą w jakiś pozytywny skutek wpłynąć na to, jak ten matchmaking działa, to samo fragowanie, które jednak przekłada się na zwycięstwo na publikach, versus bardziej teamowe granie bardziej mnie zadawala, jeśli już mam się pocić. Rzecz, żeby tak nawiązać do pytania Dziukensa i do tego, co powiedział Tomek. Tą przyszłością tego i z tym SBMM, jak to będzie wyglądać, ja niestety, ja już to mówiłem i niestety dalej się tego będę trzymał. To, co powiedział jeden z deweloperów Apexa półtora roku temu, lub już teraz w międzyczasie prawie 2 lata temu, w jednym z jego tam tweetów to było, czy w jakimś tam wywiadzie, nie pamiętam, gdzie powiedział, teraz z roku na rok będzie coraz więcej gier, które będą takowy system posiadały, bo po prostu jest coraz więcej nowszych graczy, to jest z roku na rok się coraz więcej tych nowych graczy tak jakby robi, przez to, że te komputery coraz tańsze, każdy już praktycznie ma telefony, to, tamto, że tych ludzi trzeba odbierać po prostu, bo możliwa baza nowych graczy jest po prostu coraz większa z roku na rok. I coś w tym niestety jest. I tak jak już wcześniej było powiedziane właśnie, że ten Call of Duty gracz weteran przecież tak czy inaczej kupi. Więc dlaczego mają zwracać na nas uwagę, gdzie my jesteśmy tam powiedzmy tym, niech będzie 10%, gdzie wiedzą te 10% i tak kupi tą grę. My możemy zrobić w tej grze co chcemy, oni i tak kupią tą grę, więc zainwestujmy, że tak powiem, cały nasz fokus na tych ludziach, na tych 90, na których zarobimy najwięcej. Dokładnie, które jeszcze nie są pewne, czy chcą tą grę. Jak pokazało MW, sprawdziło się to. I Cold War to samo. Ja tylko bym chciał podkreślić, bo ludzie mówili, że po MW to już żaden kod nie będzie miał szans. Alfę
Cold War'a ściągło więcej ludzi niż betę przykładowo MW. To jest ta historia z roku na rok, co roku to tłumaczę i co roku jest ta sama. Ach, to już się nie... Black Ops 4 się nie sprzeda, bo kampanii nie ma. Sprzedał się lepiej niż poprzednik. I tak jest z roku na rok ta sama historia i Cold War znowu robi dosłownie to samo. Znowu osiąga wyższe liczby niż osiągało MW. Pomińmy Warzona, bo Warzone będzie znowu wspólny, więc znowu będzie zaliczać sobie Cold War ten cały sukces, że tak powiem, też na swoje barki. Ale jeżeli chodzi o zwykłe 6x6 i ogólnie samą grę w sobie jako podstawkę, to zaczyna się ta cała dyskoteka od początku. Ja tak czy inaczej, mimo że w to nie wierzę, ale ta nadzieja zawsze gdzieś jest, naprawdę mam wielką nadzieję na sezon pierwszy lub na dodanie ligi. Mam nadzieję, że ten League Play będzie dobry, bardziej w kierunku Black Opsa 2, a nie tego, co było w ostatnich latach, czyli mówię, robienie teamów, ranking teamowy i taki, i sraki. Tak jak to być według mnie zrobione powinno. I taka nadzieja jest, że jeżeli wprowadzą już ten League Play, jeżeli on będzie dobry, to że powiedzą sobie, ok, to teraz jeżeli ktoś chce się płacić i widzieć, jak dobry jest na świecie, to pójdzie na League Play. A ci, którzy chcą sobie porobić kamo, którzy chcą sobie ze znajomymi pograć, porozmawiać, pobawić się, ci mogą iść na Multika i tam ten system usuniemy. To jest moje marzenie w chwili obecnej, taka jedyna nadzieja. Jeżeli tego nie zrobią... Ta gra jest zdecydowanie, ten multik jest zdecydowanie 10 tysięcy kroków lepszy i tutaj mógłbym wiele rzeczy nazwać od MW, jeżeli chodzi o typowe Call of Duty tryby 6x6 w bardzo, bardzo, bardzo wielu punktach. Tylko ten system głównie psuje to wszystko. Myślę, że możesz zacząć te plusy Pingwin wymieniać, bo ja bym już chyba, wydaje mi się, że już lepiej nikt z nas tego tematu, że tak powiem, zamknie. Największe wady, które jakby... Nie przekonują nas do tego, aby dużo czasu spędzać w tej grze, zostały podsumowane. Chociaż jest jeszcze kilka takich pomniejszych, o których powiemy za chwilę. Ale możesz zaznaczyć, PGN, jakieś swoje plusy. To, przejdźmy do tych pozytywnych elementów właśnie wreszcie. Jedyne co w tym przejściu do pozytywnych elementów to jest to, że tak jakby niestety trzeba znowu rozwinąć ten dywan MW, bo teraz to są te dwie aktualne części, tak? MW i Black Ops Cold War. Te rzeczy, które głównie zmieniły się w kierunku MW, bo Cold War zdecydowanie nie jest tak, dla mnie, przynajmniej osobiście moja własna opinia, nie jest tak dobra jak Black Ops 4 przykładowo, lub Infinite Warfare właśnie, ale rzeczy, które przykładowo denerwowały w MW, jeżeli chodzi o tryby 6x6, których tutaj nie ma, takie, zacznijmy od Sprintu 2 przykładowo, tego się pozbyli, Sprint 2 sam sobie problemem nie był, gdyby nie dodany Sprint Out Time, tak, czyli przez ten Sprint 2 byłeś za każdym razem karany jak biegłeś, czyli pod cała grupa ludzi, która lubi raszować w Call of Duty i to nie jest tak, że kamperstwo dopiero powstało z Modern Warfare. Tym nawet ja się nie zgodzę. Kamperstwo zawsze już w kodzie było. To jest rzecz, która od zawsze była i zawsze będzie i to w każdej jednej grze po kolei. To jest normalna rzecz, że są ludzie, którzy po prostu wolą tak grać. Ale jest wielka różnica między tym, czy kamperstwo jest lub czy go nie ma, a tym, czy ty jako osoba, która być może lubi biegać, w ogóle masz szansę przeciwko tym kamperom, czy też tego nie masz. I w MW niestety było zrobione tak, że osoba biegnąca ma automatycznie tak jakby timer włączony, jakby karę, dopóki nie może strzelać. To jest ten sprint out time, tak? I był zawsze wyższy niż czas przyciągania do oka, czyli osoba, która sobie siedziała, zawsze była, że tak powiem, w przewadze. Widzieli się w tej samej milisekundzie, tak czy inaczej ten pojedynek, tą samą bronią, te same attachmenty, tak czy inaczej wygra ta osoba, która siedziała. Tego w MW się, czy w CW pozbyli się całkowicie. Tutaj znowu te czasy są normalne, znowu to funkcjonuje tak jak powinno, czyli jeżeli jesteś osobą, która chce biegać, to masz do tego pełne prawo. Gra ci tego zabraniać nie będzie. Kamperzy dalej będą, jest ich sporo, zdecydowanie. Ale masz, jeżeli już spotkasz kampera, masz 100% tą samą szansę zabić go, jak on ciebie. Wtedy decyduje tylko i wyłącznie, kto jest celniejszy, kto trafia w głowę, kto w ciało i tak dalej, itp., itp. Piękna zmiana. Dodanie znowu perku Ganghu. Piękna zmiana. Przywrócenie perku Ninja. Cudowna zmiana. Genialna zmiana. Nie wiem jeszcze, jak inaczej to opisać. Po prostu wyśmienita rzecz. To, że Ghost znowu nie działa, jeżeli nie ruszasz tyłka, że tak powiem, po mapie. Mega. Jest z tego wiele. Pozbycia się niektórych właśnie tych takich typowych kamperskich systemów, mechanik, które były w MW. Po prostu wzięcie tego i powiedzenie, to nie jest mi za bardzo Call of Duty. Są rzeczy znowu, gdzie jest grzebane w klasach, bo chcieli zrobić nam troszkę smaczku z Black Opsa 4 z tymi dzikimi kartami, ale jednak połączyć to systemem, jaki był w MW z robieniem klas, bo przecież Warzone, bo to musi być podobne i tak dalej, itp. I tutaj teraz mamy system robienia klas MW z dodaniem dzikich kart z Black Opsa 4, co w moich oczach jest czymś na minus. Dlatego jest za dużo po prostu. Tak, zdecydowanie. Można mieć wszystko teraz, po prostu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Dokładnie. Czas na zabicie dla mnie osobiście zdecydowanie na plus w Cold War w porównaniu do MW z racji na to, że znowu headshoty grają rolę, znowu są ważne i znowu jeżeli
potyka się dwóch graczy, że tak powiem, na mapie decyduje ta osoba lub pojedynek jest zdecydowany według tego, który jest celniejszy, który więcej naboi szybciej, że tak powiem, trafi w głowę zamiast w ciało. I to jest piękna rzecz, bo to robi różnicę między dobrym a słabym graczem. Dobry gracz potrafi strzelać w głowę, słaby nie. I to tego typu rzeczy mają być. Mówię, w MW to na bardzo wielu klasach było bardzo wielkim problemem. Jest tego sporo, tylko niestety to, co już mówiliśmy, to SBMM. Mówię, niektóre rzeczy są tak dotknięte i jakoś nieprzemyślane do końca, jak przykładowo sam system streaków, o tym by trzeba było chyba pogadać, mi się wydaje. Ale jest wiele rzeczy, które zdecydowanie, jeżeli chodzi o takie typowe Call of Duty granie, czyli run and gun, znowu mamy na to prawo. Dopóki dla mnie, inne rzeczy nie hamują. Dla mnie najśmieszniejszą rzeczą, pisałem to w jednym ze swoich artykułów, idealnie mam jakby tak bardzo podobne przemyślenia o tym, że gdyby ta gra, w jakim stanie jest aktualnie, wyszła po Black Opsie 4 na przykład, to by była dużo bardziej negatywnie przyjęta. Tak, zdecydowanie. 90% rzeczy, które są dobre i które wymienił Pinguin, zaczynają się od no, znowu można robić to, albo wróciło tamto, albo to było przywrócono to. Tak, i to są wszystko rzeczy, które już były, które powinny być i które po prostu z jakiegoś powodu wyszły po prostu z tego koda na rok do tej zeszłorocznej gry, już której imienia nie będziemy wspominać. I teraz wróciły po prostu z powrotem. I trailer po prostu jakoś tam stopniowo, powiedzmy, przywraca tę grę do takiego stanu, w jakim ona powinna być. No i tak naprawdę no, wróciliśmy w pewnym sensie do punktu wyjścia, tylko mamy no, skopany matchmaking. I tak naprawdę to się głównie jakoś tam zmieniło. I no może gra jest ładniejsza, jakby nie patrzeć. No na pewno ta gra wygląda naprawdę dobrze. No dokładnie, to jak ocenić Cold War'a bardzo mocno zależy od tego, kiedy zaczęło się w koda grać i do którego koda się go porównuje. Dla mnie osobiście. Porównując do MW, dla mnie jako tryby 6x6, mega Call of Duty jest ten Cold War. Porównując do kodów jak BO4, Infinite Warfare i tak dalej, no to tamte były lepsze. Dobra, a jakby już tam grzebiąc trochę głębiej, że tak powiem, w cały ten temat, to taki, no jeden tak naprawdę głośniejszy temat po drugim, jakbyśmy jakoś tam w miarę krótko, sprawnie poomawiali, przede wszystkim mapy, bo to jest rzecz, o której jeszcze nie wspomnieliśmy, to jest rzecz no częściowo powiedzmy jakoś tam kontrowersyjna, jak ogólnie podchodzimy do map. Mieliśmy najpierw cztery mapy w tych pierwszych betach, coś tam sobie potestowaliśmy, ponarzekaliśmy na ten nieszczęsny kartel. Teraz tych map jest trochę więcej, przyszło map no, na pewno co najmniej parę dużo lepszych od tych, które widzieliśmy w becie, ale część też mam wrażenie, na przykład dla mnie Satelit mi mocno zbrzydła, bo tak jak mi w becie ją bardzo lubiłem, tak już w tej domyślnej grze, kiedy wszyscy wylewali swoje snajperki i zorientowali się, jak wygląda ta mapa po tej stronie wydm, że tak powiem. To mi trochę ta mapa zbrzydła. Jak podchodzimy generalnie do tych map, które do też ilości tych map, jakby nie patrzeć? No ilość map to zdecydowanie chyba na poczet kolejnych sezonów. Po prostu content z podstawowej wersji został wycięty, tak jak było to w MW i tak jak robią to tak naprawdę wszystkie firmy, które tworzą AAA gierki, które mają premierę częściej niż raz na dwa lata. Więc no to jest duża wada, bo PGN, przypomnij mi, ostatnio chyba na ten temat rozmawialiśmy w BO4, ile było map na mapę? 13 albo 14? Na premierę 16. 16 map. I każda, i to nie było sytuacji tak, że była mapa w dzień i w noc, tylko każda mapa była zupełnie inną mapą. I to jest największe, powiem, to mnie najbardziej boli, że tych map po prostu jest tak mało i to też nawet lekko dotykając tematu e-sportu, no jak nie mamy korzystać z map, które będą w DLC? To dla mnie to jest w ogóle nie do wyobrażenia, ale ten temat zostawmy. No mapy zdecydowanie za mało, wycinany content, tak jak w poprzednich kodach zawsze był ten 3-lane design, albo tak jak mówił to pewny youtuber, 3 linie, 1 gówno na środku i to się zawsze spełniało, a teraz są 3 linie, 1 gówno na środku i jeszcze plus pustynia na środku i gdyby tej pustyni nie było, byłoby o wiele lepiej. I zbyt dużo otwartych terenów, zbyt dużo linii strzału. Znów powołuje się na ten obrazek z MW, gdzie była ta mapa do trybu 10x10. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ta mapa się nazywa.
gdzie ustawiłeś się. Tam, gdzie w rogu... to ulice były w takim formacie. Tak, dokładnie. A. Ustawiłeś się w rogu mapy i miałeś 26 różnych miejsc, w których mogłeś zostać zabity. Mm. I dosłownie tak jest i tutaj. Dlatego, tak jak też na ten temat PGN rozmawialiśmy, jak dla mnie Treyarch w ogóle nie robił o tych mapach. Graz na raid, przepraszam. Graz na raid, zgadza się, to była ta mapa. Jak dla mnie Treyarch w tym roku w ogóle tych map nie robiło. Będzie się zajmował mapami DLC, mam taką nadzieję, bo do podstawki robił to zesrany Raven. I tyle. Tak jest moje zdanie. Do tego map DLC to jeszcze trzeba dojść. Ale właśnie z tym, no jak ma być raid, to będzie mapa jakaś normalna, no, wiele możliwości. To jest moja ulubiona mapa z wszystkich lub z ostatnich moich 14 lat Call of Duty. Raid to jest moja jeszcze ulubiona mapa. Do tego będę. No, raid, standoff, slumsy, po prostu... ściarki przychodzą. O, to są to się nazywa mapa. Tak ma funkcjonować mapa, że możesz sobie w tym meczu postanowić gram na rondzie, w innym meczu gram w basenie, w innym meczu gram tu. Cokolwiek i masz tysiąc różnych możliwości, jak na tej mapie zagrać, a nie tak jak przykładowo teraz jest właśnie satelita. Jeżeli grasz na wysoki streak, to się zawsze... Gameplay od gameplayu się praktycznie nie różni, bo zawsze idziesz albo do tej jednej takiej jakby jaskini po lewej stronie mapy, zależy z której strony oczywiście startujesz, albo idziesz do tej jaskini po drugiej stronie mapy i zabijasz ludzi na respie. Nie ma innej możliwości grania na tej mapie, żeby grać teraz na jakieś wyższe streaky. A, no dobra, jeszcze samolot na środku. Trzy możliwości. Czego te dwie możliwości to zależą tylko wyłącznie od tego, gdzie jest resp po mapie. Na tym się kończy, że tak powiem, możliwość różnych rodzajów gry na tej mapie, poza snajperami i tak dalej. Chodzi o takie typowe szturmówką czy SMG. I to jest to właśnie, co Dziukens powiedział, że co już o tym gadaliśmy, że tych map nie robiło widocznie Treyarch. I co jeszcze bardziej to praktycznie pokazało, to jest po tym, jak dodali Nuketown. No Nuketown tak, według mnie przynajmniej, takim jest jakimś kontrastem w tej grze, że to się w głowie nie mieści, jeżeli chodzi o design tej mapy i w jak się gra w tą mapę. Wiadomo, Nuketown zawsze już był taki jeden wielki... No ciężko jest też odkryć koło na nowo, no mówmy się, to jest już piąta wersja, o ile się nie mylę, więc no ciężko jest jakby tak, stworzyć... ale chodzi o to, że ta mapa jest po prostu, jeżeli chodzi o gameplay, to jest znowu taka, nazwijmy, klasyczna Call of Duty, po prostu masz idziesz tędy, albo tędy. Koniec historii i wszystko zabijasz, co spotkasz po drodze. A nie, że masz takie... teraz musisz najlepiej zastanawiać, sobie, tak, na zegarku włączę sobie GPS, bo teraz mam jeszcze 10 różnych możliwości, jak dojść do flagi B. To jest takie... I to jest to właśnie. Ja marzę o tym i wygląda na to, że moje życzenia będą spełnione, że zaczną dodawać te wszystkie stare, oryginalne mapy, właśnie jak Raid, jak Standoff, jak Slums. I wtedy, jeżeli chodzi o punkt map, tylko ciekawe, ile miesięcy musimy poczekać na to wszystko, to będzie mega. Jak na razie jest dla mnie osobiście... Okej, okay. Przez to, ale że mam przegrane ponad 2 dni czasu gry w chwili obecnej, to niektóre mapy już po prostu, tak jak je lubiłem na początku, tak już powoli, znowu. Znowu są mapy, których nie lubiłem w ogóle na początku, a w międzyczasie pokochałem. I dobrym przykładem tego jest Armada przykładowo. I to i w trybach 6x6, i w trybach 12x12, trybów, których kiedyś w kodzie w ogóle nie lubiałem. A teraz przez ostatni, nie wiem, tydzień 90% czasu grałem na trybie wojny i najchętniej właśnie na mapie Armada. No na wojnie ta mapa działa po prostu genialnie. Tylko niestety jest tego tak mało. Jak grasz tą mapę już 40 raz, to też tak. Znowu będę biegł na flagę B. Znowu będę biegł na flagę D i to jest takie za mało, za mało. Jak skroplówki dają nam te mapy w chwili obecnej? Tak, no to jest chyba apel tak naprawdę, no taki drobny, zresztą to, co już powtarzało nie raz, nie dwa, nie siedem wiele osób, żeby się jakby nie bać przed wrzucaniem remasterów zwyczajnie do tych gier, nawet na samą premierę. Mm-hmm. Bo to zresztą ty nawet, Pingwin, chyba mówiłeś na którymś ze swoich streamów ostatnich, że jakby no jest po prostu za dużo genialnych zwyczajnie map w tym kodzie i było za dużo świetnych map, które po prostu nie, jakby nikt nie będzie miał nic przeciwko, żeby one wróciły. I więc na mnie jakby nikt nie oczekuje, szczególnie od map, oczekujemy gameplay, oczekujemy właśnie tam tej możliwości tam biegania, tego run and gun, o którym mówiłeś, i tak dalej, ale nikt nie oczekuje tego, że będziemy na start dostawać, nie wiem, właśnie 14, 12, 15 map, które będą jakościowo, powiedzmy, stały tak jak na tym samym poziomie, na którym stoją właśnie te ulubione mapy tam poszczególnych osób, więc jakby no nic nie stoi na przeszkodzie. To jest ta cena darmowych map.
Gdybyśmy tak, zostali przy starym Season Passie, dostawalibyśmy znów 14 map w podstawce, tylko musielibyśmy płacić te ekstra 200, żeby dostać te kolejnych 16 map, gdzie zagra na niej może kilka procent, tak? Więc to jest ten problem. No. To jest ta cena, bo Activision po prostu skąpi hajs na coś takiego. Panowie, kolejny kontrowersyjny temat, a mianowicie streaki. Bo to się zmieniło znów diametralnie. Jakby ktoś tam jeszcze, jakby kogoś ominęło, to streaki teraz zostają, w sensie zostają. Wróciliśmy oczywiście do streaków. Nie ma już kiedyś streaków na całe szczęście. Wróciliśmy do normalnych streaków, z tym, że punkty, które zbieramy, zwyczajnie się nie resetują po śmierci. Zamiast tego z każdym kolejnym zabójstwem na jednym życiu rośnie nam mnożnik po prostu punktów, które zdobywamy za każde kolejne zabójstwo. I jak umieramy, to po prostu te punkty nam zwyczajnie zostają. Na kolejne życie, po prostu musimy wejść na kolejne jakieś tam, powiedzmy, większy streak, zdobyć trochę punktów i dla tych lepszych graczy, dla tych takich dobrych po prostu graczy, którzy się czują jakoś tam pewnie, bardzo dużo streaków typu jakieś tam War Machine czy Chopper Gunner, czy takie rzeczy są no częściowo gwarantowane tak naprawdę z tym nowym systemem. Sporo było kontrowersji z jednej strony. Ja zresztą byłem jedną z tych osób, która dosyć pozytywnie podchodziła do tej zmiany, bo jak przegraliśmy trochę bedy, to mi się wydawało, że w sumie to jak będę dobrze grał, to faktycznie, w sensie muszę faktycznie dobrze zagrać, żeby zdobyć te punkty i wydawało mi się, że to po prostu da trochę więcej darmowych streaków tym słabszym graczom i będzie po prostu trochę rzeczy, które będą powiedzmy mogły ucieszyć te osoby, które się trzymają do tabeli, ale mogą tymi swoim jakimś tam UAV czy jakąś skrzyneczką czy czymś tam się jakoś przyczynić powiedzmy do wyniku gdzieś tam i coś tam zrobić, zdobyć jakieś dodatkowe kile. Ale jakby chcieli wbić faktycznie coś więcej, to i tak muszą być na tych streakach. Wydawało mi się, że to generalnie nie zmieni aż tak dużo. Zmieniło ono na pewno dużo więcej niż mi się wydawało. No i wprowadziło przede wszystkim to, co widać praktycznie od pierwszych już gier na jakiś tam, powiedzmy, no tak jak teraz byśmy zagrali, kiedy ludzie mają wylevelowane bronie, kiedy mają, są tam bardziej doświadczeni i tak dalej, zwyczajny spam po prostu niektórych tych rzeczy. I tych streaków jest bardzo, bardzo dużo i praktycznie wszyscy je mają. I no pytanie, jak podchodziłem właśnie do tej zmiany streaków i jak wam się to podoba? No krok w stronę znów mało doświadczonych i mało umiejętnych graczy, że tak powiem, no bo nawet tak jak Tomasz wspomniałeś, miałem bardzo podobne podejście do tego, że po prostu te streaky są w miarę zbalansowane, że nie będzie nadużywania tego, a teraz jak każdy poznał grę, każdy korzysta z broken setupów ze względu na znów ten bardzo durny system klas, no to można abuzować takie rzeczy i końcem końców system streaków plus zły create a class tworzy system bardzo, bardzo zły, który nie powinien mieć miejsca w kodzie. Dla mnie, jeżeli ja bym miał teraz takie, nie wiem, takiego dżina z lampy, nie wiem jak się nazywa, a takiego ducha z lampy, którego mogę dać trzy życzenia, to dwa życzenia szłyby w kierunku koda teraz. I w tym całym CW, żeby to był dla mnie naprawdę wyśmienicie grywalny kod przez cały rok, wystarczyłyby dwie rzeczy w tej grze właśnie zmienić. To jest ten obsrany SBMM, żeby każdy mógł się, że tak powiem, bawić obojętnie, czy grając razem, czy osobno. I właśnie ten system streaków. To są dwie rzeczy, bo rzecz jest teraz taka. Chociaż może jakby te SBMM się pozbyli, to może i mnie by wtedy też te streaki tak nie irytowały. Bo jeszcze należy tak samo jak wy, do tych, którzy po Alpie, po Becie jeszcze mówiłem, to jest rzecz chyba, do której mogę się przyzwyczaić. Jeszcze mam nawet w jednym z moich materiałów dosłownie to, na początku byłem bardzo negatywnie nastawiony, ale teraz tak grając w całą tą betę, przy przegraniu tam 40 czy tam nie pamiętam ilu godzin, zaczynam się oswajać z tym systemem. Wyszła pełna wersja gry, po pierwszych 24 godzinach już lub 48 miałem tego systemu dość. Rzecz jest taka, i teraz tak, jest grupa ludzi znowu z powodu tego SBMM właśnie, która będzie siedzieć w tej swojej, że tak powiem, bańce, powiedzmy wokół 1.0, 0.9 KD i to teraz uproszczając oczywiście tylko na KD. Jest ta grupa, która będzie siedzieć gdzieś powyżej. W tej jednej grupie ludzie będą robić średnio na lobby, że tak powiem, powiedzmy w meczu dominacji, niech będzie 3000 punktów. Ej, ale w wyższej bańce SBMM, tam będzie średnia punktów 8000. No to teraz oznacza przy tym głupim systemie streaków, że w tej niskiej bańce, że tak powiem, skill based matchmaking, to te streaki naprawdę, powiedzmy, nie wiem, takie AC 130, to będzie w jednym na 5 meczy. W tej wyższej bańce, gdzie jest średnia punktów 8000, to masz w każdym meczu minimum
I to jest naprawdę minimum jedne AC-130. I każdy ma ten sam setup. Ja właśnie teraz będę przygotował na dniach, bo materiał, gdzie ja zrobiłem 100+, dosłownie tym setupem, jak inni mnie czasami jadą, czyli Vitol, Chopper, AC-130. I na wojnie jesteś w stanie to osiągnąć dwa razy, sorry, że ten. Tak, to tak. Jest dla mnie, ja już to ostatnio też na jakimś materiale chyba mówiłem, dla mnie wszystkie striki, które robią kille, powinny się resetować po śmierci. Ta reszta może zostać tak, jak jest. Czyli, że się nie resetuje i że prędzej czy później swoje counter UAV czy cokolwiek nabijesz. Lub te samoloty, co niszczą inne samoloty. No problem. Lub inne striki. Ale te striki, które robią kille, a przede wszystkim dużo tych killi, powiedzmy, mają potencjał zrobić, nie wiem, 3 kille na użycie czy cokolwiek, to powinny się tak kiedyś resetować po śmierci. To jest tak głupie, a przede wszystkim, co jest w tym najważniejsze, co mnie najbardziej chyba denerwuje, ten system score streaki, sam system score streaków kiedyś został wymyślony po to, żeby ludzie zaczęli grać objective. Mm-hmm. Tak jak jest to teraz rozwiązane, to granie objective nie gra żadnej roli. W ogóle sens, wręcz przeciwnie. Jak jesteś, widzisz przykładowo, że twój przelicznik jest teraz na razy 5, ostatnią rzeczą, jaką teraz byś zrobił, to jest wyjść i przejąć flagę B. Bo po co tracić przelicznik 5, gdzie tak szybko mi streaki zaczyna nabijać, gdzie mogę zrobić jeszcze jednego killa i będzie mi warte więcej niż przejęcie 5 flag. Sorry. Więc dla mnie niestety, myślałem, że się przyzwyczaję do tego systemu, że będę go lubiał. Nope. Dla mnie jest jeszcze jeden problem i ja o tym pisałem i wiem, że też Pingwin mówiłeś o tym też w którymś ze swoich materiałów, a mianowicie to, że to, co mnie będzie boleć trochę mniej, bo mnie się mimo wszystko jakieś wysokie strigi zdarzały trochę rzadziej niż wam, ale coś, co wciąż mnie jakby boli, a mianowicie w ogóle sama satysfakcja jakby ze zdobywania tych strików. Jako, tak, jako pierwszy o tym mówił Exclusive Face jeszcze podczas bety, on był jedną z tych osób, której się nie podobał ten system od samego początku. Ja wtedy podchodziłem do tego trochę bardziej, właśnie, tak jak mówiłem, optymistycznie, ale no, ostatecznie jak słucha i z jakimś translatorem, to zwracam teraz honor Ace'owi za to, że faktycznie od samego początku miał rację i też jest problem taki, że po prostu no, nie jest to zbyt jakieś satysfakcjonujące i generalnie satysfakcji z gameplayu w tej grze jest bardzo, bardzo niewiele, dlatego że było, pamiętam nie raz, nie dwa, nie 17 z innych Call of Duty, z tych starych systemów, bardzo różne takie sytuacje, gdzie brakowało killa, gdzie brakowało 3 albo 4, gdzie wchodziłem na jakieś tam trochę wyższe striki, szukałem czegoś tam, już nawet niech to nie będą nuki, niech to będą po prostu zwyczajne jakieś tam nagrody, które chciałem, którymi właśnie mógłbym tam sobie polatać po suficie, postrzelać do ludzi i tak dalej, i tak dalej. I ktoś tam mnie zabijał, i pat leciał, i ja się denerwowałem, i się trzeba było spiąć bardziej, albo jakieś po prostu emocje to zwyczajnie wzbudzało. I w drugą stronę, jak to się faktycznie w końcu wydarzyło, jak dobijałem te striki, które mi się nie udało wbić, powiedzmy, przez ostatnie 5, nawet czy 10 gier, to ta satysfakcja była dużo, dużo większa. A teraz to jest tak, że jak zdobędę powiedzmy te jakieś 3000 punktów na jakimś jednym życiu czy ileś tam i nagle umrę, to sobie myślę, no w sumie umarłem, ale no i tak zaraz zdobędę tego streaka i tak, bo do meczu zostało ileś tam jeszcze czasu, zostało nie wiem 100 punktów na dominację czy 150, mam jeszcze czas, żeby wbić powiedzmy dwa jakieś tam war machine albo dobić te swoje streaky, które mam, bo wszedłem na jakiegoś tam jednego powiedzmy większego streaka, który mi trochę powiedzmy tych punktów zgarnął. I to jest moim zdaniem też słabe i no jakby nie ma po prostu, no jest coraz mniej w tej grze ogólnie takich rzeczy, z których po prostu można czerpać satysfakcję, nie mając właśnie, mając ten skill-based matchmaking, a nie mając żadnej właśnie takiej jakby oceny tej twojej gry i oceny jakby tych twoich wyników oprócz samego jakiegoś tego KD-na. Zgadzam się w 100%. Czy coś jeszcze, jeżeli chodzi o multiplayer? Punkt chyba. No, Dziukens, powiedz mi coś. Właśnie jeszcze sprawdzę w naszej rozpisce. No mamy progres broni jeszcze, ale częściowo o tym rozmawialiśmy. No tak, o tym rozmawialiśmy. No to zostałem w sumie... Ale do tego punktu tak czy inaczej chciałbym jeszcze coś powiedzieć do progresu broni. No. Bo tutaj jest bardzo dużo burzy właśnie na Reddicie i na wszędzie już odkąd ta gra wyszła. I tu było kilka razy zmieniane, czy kilka razy. No było już zmieniane, ale tak czy inaczej jeszcze do dzisiaj ludzie narzekają. Z mojej strony, jeżeli chodzi o te wolne levelowanie i tak dalej, itp., itd., i że nawet po tym, jak teraz to polepszyli, że tak powiem, przyspieszyli, to, że dalej jednak dobre wiele godzin jest potrzebne, żeby zmaksować broń.
Ja osobiście, i to jest, ale trzeba to podkreślić z perspektywy osoby, która naprawdę bardzo dużo gra, która poświęca naprawdę brutalnie wiele czasu tej grze, dla mnie ten powolny progres broni jest czymś dobrym, gdyby nie jedna jedyna rzecz. Gdyby ten level broni nie był potrzebny, żeby odblokować kamuflaże. Mm-hmm. To jest dokładnie jedyny warunek. Gdyby to rozłączyli, to mnie osobiście ten powolny progres levelowania broni nie tyle, że nie przeszkadza, tylko wręcz nawet mnie cieszy. Z kilku powodów. Po pierwsze, będę miał na o wiele dłużej coś do roboty w tej grze. A po drugie, jeżeli jakiś youtuber XY gra gameplay, gdzie bronią, powiedzmy, nie wiem, Type 14, jakaś nowa broń, z takimi attachmentami znalazł jakiegoś buga, że zabija na hita przez ścianę, to nie ma czegoś takiego, że ktoś sobie idzie, zagra pół godziny i ma tą samą klasę. Tylko tak, jeżeli chcesz mieć tą broken klasę, to sieć najpierw. Jesteś elementem PGN, tak? Bo spędzasz przy tej grze bardzo dużo czasu, więc... No tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o moje levelowanie. Ale mówię, dla mnie ten przykład właśnie tego, i to zawsze już, ja już też to kiedyś robiłem, jak uczyłem się grać w koda, a my jeszcze wtedy byliśmy wszyscy wrzuceni, że tak powiem, do tego zimnego basenu, do tej zimnej wody. Byliśmy papstompowani przez lepszych ludzi w lobby i tak dalej. Musieliśmy się uczyć, że tak powiem, wstawać, jeżeli chcemy w ogóle grać dalej w tą grę. Musieliśmy się uczyć tych attachmentów wszystkiego tak samo. Potem zaczęły wychodzić te tutoriale na YouTubie i się robiło dosłownie to samo. Patrzałeś, czym gra taki skamp w BO2 i od razu robiłeś identyczne MSMC. I robiłeś to praktycznie 15 minut po tym, jak widziałeś to na filmiku. Tak. Teraz przez tak powolny system to jest to rzecz, której po prostu nie zrobisz. Przykładowo widzisz gameplay, gdzie ktoś robi jakimś LMG, zrobił jakąś super broken klasę i jest teraz jedna taka klasa, która chodzi teraz trochę po internecie. Jak nie jesteś w stanie poświęcić teraz 3 godzin, żeby najpierw odblokowywać te attachmenty, to sobie tej klasy nie wytestujesz. Po prostu nie masz szans, chyba że na prywacie. I tak, to no, dla mnie osobiście dobra rzecz. I mówię, nawet, że ja Evenement, że dużo gram, tylko ostatnio znaję. Ale tak czy inaczej ja skończę masterować te wszystkie bronie, powiedzmy, za 2 miesiące. Czyli zwykły gracz ma na to cały rok. Sobie wyobraź mieć koda, gdzie dopiero w ostatni miesiąc przed premierą nowego koda zakończasz swoją ostatnią broń levelować. Brzmi bardzo dziwnie, wiem, ale z drugiej strony chyba coś ma. No to jest rzecz jakby ciężka do zbalansowania i to się też nie wydarzy raczej. Ten system, który jest aktualnie, to dziukę... Samą broń po prostu. No, dokładnie, to miałem powiedzieć. To Jukens pierwszy powiedziałeś, jak graliśmy któregoś tam razu. Ten system jest zrobiony tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu jest mało broni. I teraz gdzieś tam, powiedzmy, no ludzie się trochę wkurzyli. Ten system, o którym mówisz, Pingwin, nigdy w ogóle do niego nie dojdzie, dlatego że no właśnie z tych powodów, o których mówisz, mało kto gra tak dużo w tę grę i jak ty grasz, albo po prostu no niewiele jest takich ludzi, nikt wokół tych ludzi nie balansuje gier i jakichś tam systemów progresu i tak dalej. No i ludzie, którzy grają to jakby tyle czasu, to jakby zamysł jest taki, żeby tacy ludzie jak ty nie mieli co robić zwyczajnie w większości przypadków. I no taka jest zwyczajnie, taka jest po prostu smutna prawda. Ten system, który jest aktualnie, to levelowanie broni, jak cię mogę, w sensie, no to, oczywiście no w zombie to była przez chwilę przesada, bo coś tam było pobugowane. Na double action coś tam sobie można, powiedzmy, ponabijać i faktycznie, może gdyby to nie było, gdyby kamuflaże nie były przypisane do tych poziomów broni, to jeszcze miałoby jakiś tam sens, ale no, ja wciąż jakby nie lubię tego systemu klas, nie lubię tych plusów i minusów, tych pierdółek, nie podoba mi się to, ile jest tych dodatków, ile jest tych poziomów, no dla mnie cały ten system jest do wyrzucenia, jak tylko był jakiś wybór, jak tylko moglibyśmy wrócić do pick 10 czy pick 13 i moglibyśmy wrócić do tego, co jak to kiedyś wyglądało, to nie mrugnąłbym nawet okiem raz. I został nam ostatni temat w dzisiejszym podcaście i to tak pokrótce. Zombie, panowie. Zupełnie nowe w porównaniu do poprzednich lat. Odejście od takich skomplikowanych metod, jakie były, których nie będę cytował. No, ogólne uproszczenie zombiaków i wy jesteście fanami tego rozwiązania. Jak dla mnie, dla osoby, która swojego czasu, bardzo dużo czasu w zombiakach spędzała, no to jest delikatna wada, ale obniżony nieco skill gap w tych zombiakach pozwolił na przykład zaangażować mi was, żebyście ze mną pograli trochę więcej. I jak myślicie, panowie? Bo no, uproszczenie dla was to jest plus zdecydowanie, ale jakie są wasze wrażenia odnośnie tej pierwszej mapy? No i czy ta jedna mapa to nie jest czasem za mało, jeśli chodzi o start gry? Ja ci mogę powiedzieć, Dziukens, dlaczego nie masz racji. To jest genialne rozwiązanie pod tym kątem, że to jest wreszcie to,
o co ja błagałem od lat, bo mnie koncepcja zombie odpowiadała. Dla mnie to było całkiem ciekawe. Trzeba było długo przeżyć, było jakieś tam strategie, różne bronie do ulepszania, pieniądze do zbierania i tak dalej, do tego PvE. Lubię się pobawić czasami w jakieś PvE, szczególnie jak to jest shooter. Generalnie koncepcja była w porządku, ale no, umówmy się, w sensie nie miałem pojęcia, co tam robić, zielonego. Czasami, pamiętam jak z Jukensem, któregoś razu zagrałem chyba jeszcze w BO4 czy gdzieś tam, w któreś jakieś tam zombie graliśmy, Jukens przyszedł, no dobra, to tu coś, bo tu pociągnąłem wajchę, tu kliknąłem guziczek, tu spadła bomba, tu zabiłem 4 zombiaki, tu zbejtowałem 5. zombiaka do jakiegoś pokoju, ten pokój się otworzył, zabrałem klucz, z klucza wyciągnąłem broń, coś tam, no i tu masz 4 bronie, tu masz 7 dolarów, tu masz coś tam jeszcze, jesteśmy na 15 fali. Ja nie wiedziałem, co się stało, nikt mi nie powiedział za bardzo, co się wydarzyło i te zombie trochę tak wyglądały. I teraz wreszcie jest mapa, co najważniejsze, to jest pierwsza mapa z całego tego trybu zombie. Wreszcie jest mapa, która faktycznie przez cały ten pierwszy, ten easter egg jest bardzo prosty i bardzo krótki. Do Paka Puncha się dochodzi dosłownie po takich obiektywach, jak w jakimś Destiny, czy jak w każdej takiej zwykłej grze, gdzie masz po prostu kółko na mapie, jak idziesz do tego kółka, klikasz to, co ci każą kliknąć, coś tam się otwiera, coś tam się robi, otwiera się jakiś teleport, prowadzą cię za rękę do tego Paka Puncha i zostawiają cię potem w świętym spokoju. I możesz robić dokładnie to, co robiłeś w poprzednich jakichś tam zombiakach. Dla mnie to jest świetne rozwiązanie, dlatego że to jest właśnie, ja jestem chodzącym przykładem tego, że ten system działa tak, jak powinien i jestem chodzącym przykładem jakby powodu, dlaczego ta gra w ogóle, w sensie ta mapa istnieje po prostu w takim stanie. No to jest po prostu to obniżenie bariery zwyczajnie, żeby wprowadzić jakby w tę grę więcej ludzi i to działa, wystarczy spędzić 5 minut zwyczajnie na Reddicie, żeby zobaczyć, że jest tona ludzi, która czeka na nową mapę, która czeka na jakieś nowe bronie, która coś tam leveluje, która wbija te round 100 i tak dalej, i tak dalej. Ogólny poziom trudności bardzo możliwe, że jest trochę niższy i aczkolwiek no to już jakby nie jest moja broszka. Ja nigdy nie grałem w zombie za bardzo, zresztą no, ten podcast jest tego świadkiem doskonałym. Ile razy się śmialiśmy z tego, że nikt nie ogrywał mapy do zombie, że nikt w to zombie nie wszedł i tak dalej, czy przy BO4, czy przy Modern Warfare, czy znaczy no, Modern Warfare tego nie było, ale w sumie głównie przy BO4 bodajże. No, ja jestem zadowolony bardzo i zombie to jest tak naprawdę jedyny powód, dla którego ja w ogóle mam dalej tę grę na dysku, tak szczerze mówiąc. Pagień, króciutko od ciebie opinia? Dla mnie mega. Mnie osobiście ten zombie się mega podoba z wielu powodów. Zmiana to, że w końcu levelujesz bronię tak samo jak na multiku, czyli jak masz dosyć multika, tak. Wchodzisz se na zombie i nic tym nie tracisz. Nie tracisz czasu, że tak powiem, twojego życia, bo wiesz, że chcę sobie teraz zagrać 2 godziny w zombie, ale 2 godziny progresu na multiku, mój profil przecież nie będzie się levelował, moja broń się nie będzie levelować, nie za bardzo i nie idę na zombie. I u mnie to nie jest żart, nie raz, nie dwa, nie trzy w starych kodach, dosłownie na tym to się kończyło, bo chciałem być pierwszy, który będzie miał mastera lub bardzo szybko go nabić, lub nabić szybko Dark Matter czy cokolwiek i przez to, że nie mogłem tego robić, to po prostu nie szłem na te zombie, bo tam ten progres nie miał nic z tym do czynienia. Dla mnie ta zmiana jest po prostu złoto warta, ach, platyny warta, tytanium warta, nie wiadomo co. Piękna sprawa. Adamantium może też być. Te uproszczenie zależy pod jakim względem. Ja przykładowo nigdy nie byłem fanem robienia tych wszystkich easter eggów, ciągnięcia naprawdę zombie przez 1,5 godziny po to, żeby osiągnąć cel XY i jakiegoś stworka z jakiejś klatki wypuścić. To nie było moje. Ja zombie akurat nie jestem super pięknym przykładem gracza zombie. Dla mnie zombie zawsze było granie na fale. Jak najwięcej fal przeżyć. Ja lubiłem już przetrwanie w MW2, MW3, raczej bardziej w MW3, bo tam w MW2 to było to co innego. Nieważne. Lubię te granie na fale. I to jest, tak jak jest teraz, dla mnie okej. Okay. My tam wtedy, nie pamiętam, ostatnio osiągnęliśmy tą 41, czy która to była fala, jak graliśmy razem. I widzę, że jest duży potencjał na więcej, bo gdzie to jest jeszcze w porównaniu do fali 100? Czyli gdzieś ten jednak poziom trudności jest, który ja chcę prędzej czy później pokonać. Słyszałem, że tam jest dużo, jak na razie, trochę nieścisłości z tymi levelami od któregoś tam levelu, że to już wcale się nie pogarsza za bardzo, nie robi się cięższe, bla, 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 ale jeszcze tak daleko nie doszło, żeby się tego dowiedzieć, więc ja jestem otwarty na granie dalej w zombie. I to jest coś w moim wydaniu nowego, bo ja zawsze zombie było, lubiłem zagrać, tak jak powiedzmy w AW bodajże to było z tymi śmiesznymi, nie, w IW były te śmieszne zombie takie. To mi się podobało,
ale na tym się też kończyło później. Jak zagrałem jedną mapę 2-3 razy, to już po prostu więcej na nią ochoty nie miałem. A przez to, że tutaj sobie mogę levelować te bronie przede wszystkim, chyba dla mnie to jest chyba najważniejszy naprawdę aspekt tego wszystkiego, to ja po prostu jak przykładowo, nie wiem, zaczynam teraz grać KSP, żeby skończyć SMG na diament, nie mam ochoty na multiku pierwsze levele grać KSP. Nie ma bata bez dodatków grać tą bronią, więc idę sobie na zombie, zagram sobie 10 fal, reset, 10 fal, reset, 10 fal, cak, i już masz broń na levelu 20, dodatki masz, idziesz na multika. Jeżeli właśnie, bo z podu tego SBMM chcesz, że tak powiem, mieć w ogóle szansę na tym multiku, tak, to musisz z jakimiś attachmentami już wyjść na podwórko, bo bez attachmentów, a jak bez, wiesz, ciuchów Adidasa wyjść na miasto, no. Coś w tym stylu. Po prostu jesteś wystarczająco cool, żeby przeżyć. I to jest dokładnie to, co mi te zombie w chwili obecnej dają. Po prostu mega alternatywa, jak masz za dużo multika. Aktualnie z zombie są dwa problemy, moim zdaniem. Przynajmniej takie dwa największe. Pierwszy duży problem to jest balans broni i ogólnie to, że 95% broni jest bezużyteczna. Jest kilka broni, które są ok. Ok, jest Stoner, całkiem niezły jest, powiedzmy, FAMAS. Jest kilka broni, które są w porządku. No shotgun jest oczywiście, oba shotguny. I Hauer, i ten Galo cały. One są oba bardzo, bardzo dobre. Ale cała reszta jest do niczego. I co najgorsze, no jakby jedynym sposobem na to, żeby dojść do wyższych rund, czyli rund, powiedzmy, tych endgame'owych, czyli rund, powiedzmy, tam tak, od 40 rundy gdzieś w górę, to jest tylko i wyłącznie Reagan. W pewnym momencie przychodzi, jak się gra na high roundy, to w pewnym momencie przychodzi taki moment, kiedy masz, jesteś gdzieś tam w 40 rundzie, masz wszystko kupione, co się da, masz 2-3 razy spakapanczowane bronie, wszystkie perki, wszystko masz, czego potrzebujesz, masz 100 tysięcy punktów w zapasie i po prostu jedyne, co robisz przez następne 10 rund, to rolujesz skrzynkę, czekając zwyczajnie na Reagana. I to nie jest fajne. Ja z tego, co słyszałem i z tego, co tam słuchałem jakichś tam różnych podcastów i słuchałem, jak się wypowiadają bardziej doświadczeni o tych ludzie, do Reagan zawsze był bardzo mocny i do Reagana też często, w sensie to był zawsze łatwy sposób na wysokie rundy i to była zawsze broń, która, powiedzmy, była w stanie przenosić zwyczajnie przez sporo rund, jak się miało, powiedzmy, trochę szczęścia gdzieś tam na tym początku. Ale no, nie, ta gra nie powinna być od tego, od tej broni aż tak zależna. Powinno być po prostu więcej zwyczajnie dobrych broni, powinno być więcej broni, które są w stanie nas po prostu doprowadzić do trochę wyższych rund. Powinno się po prostu skalować lepiej. Mhm. A nawet jeśli się nie mają jakby nie skalować lepiej, to niech chociaż będzie więcej broni, które po prostu będą silniejsze. Bo to ktoś już tam powiedział, chyba Noah Jay to słusznie powiedział, żeby nie nerfić broni, które są dobre aktualnie, tylko żeby zbufować całą resztę do ich poziomu. Mhm. Bo to jest to jakby, co jest najważniejsze, żeby po prostu nie... Ktoś się śmiał ostatnio, że ta gra jest tak balansowana, jakby na korzyść zombie jest balansowana, tak jakby ktoś kibicował po prostu tym zombie wszystkim. A to tak nie powinno być. No to ma być zabawne. To ma sprawiać fan, ma być proste. Tak, nie jest kompetent. Friendly dla każdego. Jakaś scena sportowa, tu nie potrzeba jakiegoś kosmicznego balansu. Jak ktoś będzie chciał, to sobie utrudni życie, zagra jakąś słabszą bronią. Jak ktoś nie będzie chciał, to zagra tym, co jest faktycznie jakoś broken i tyle. Drugi problem to jest content, no to, że jedna mapa to jest mało. Wyszedł ostatnio Nuketown z jakimś tam trybem mniejszym zombie, wyszedł tylko na PlayStation. Z tego, co słyszymy, jak na razie to w sezonie pierwszym mapy nowej nie będzie, będzie dopiero w lutym chyba. Nie ma opcji, żebym do lutego grał w tę jedną mapę, bo zacznę robić jakieś rany z opaską na oczach, czy no, nie mam pojęcia jak, no po prostu już zwyczajnie nie będzie co robić. A kamuflaże to nie może być jakby ale inna motywacja. Ale z tym DLC ja coś czytałem, że mają dodać jakiegoś nowego easter egga na tej mapie, ale to nie wiem, na ile to było poważne. A, no to może to jest jeszcze jakaś tam droga. Wiem, że mają być, bo to już by chyba liknęło tak bardziej oficjalnie, że tak powiem. W sensie mają być jakieś tryby do zombie. I, no i wiadomo, będą nowe bronie z sezonem, więc to też jest zawsze jakaś tam rozrywka. Tak, będą perki, które mogą uczynić, będzie double tap między innymi, o czym już tam z Jukensem gadałem prywatnie, że może to będzie perk, który uczyni silniejszymi sporo broni i to będzie jakaś tam droga, powiedzmy, do takiego ala balansu, ale no potrzeba mapy i potrzeba trochę więcej kontentu. Ja bym tak chciał właśnie połączyć i jedno i drugie, to co Tomkowi się podobało, a gdzie Jukens znowu mówi, że jest tak uproszczone bardzo mocno.
Mnie się wydaje właśnie, z jednej strony mówię, z tym uproszczeniem, gdzie mi nawet osobiście to przeszkadza, znaczy przeszkadza, może nie przeszkadza, ale rzecz jest taka, jesteś w stanie spakapanczować broń naprawdę w jednych, że tak powiem, z pierwszych 15 rund i to spakapanczować już ją minimum dwa razy, bo cię na to stać, to ci wystarczy na kolejne 20 rund. To jest takie, przez 20 rund nie czujesz praktycznie różnicy, że coś się pogarsza. To skalowanie jest właśnie. Po prostu słabo zrobione. Ale to znowu, to uwagę właśnie. To znowu jako plus tego, ale właśnie uproszczenia zombie, ja osobiście widzę, przez to, że jest ten multik jaki jest, bo do tego całego SBMM i tak dalej, te pocenie się, w chwili obecnej to jest jedyna ta alternatywa, gdzie możesz pójść, żeby ochłonąć, żeby się uspokoić. Gdyby jeszcze te zombie teraz były takie typowo trejarczowe z jakimś takim super hardcore easter eggiem i super hardcore drogą, żeby odblokować kupiego pakapancza, to już żadnej odskoczni w tej grze by nie było, gdzie powiesz, okej, na multiku teraz płacić się już nie chcę, ze znajomymi tak pograć nie mogę, bo głupi system, samemu nie mam zamiaru się teraz płacić na statystyki, chcę teraz ochłonąć, o fuck, ale na zombie znowu zanim ja teraz te pierwsze 21 rund zagram, żeby pakapancza odblokować w ogóle na levelu 1, nie, to też mi się nie chce, to wolę oglądać telewizor i Netflixa. To jest ta rzecz, gdzie tak trochę 50-50 ja akurat tutaj jestem. Z jednej strony rozumiem ten punkt, bo dla mnie, no, mówię, jest to też takie trochę absurdalne, że w pierwszych levelach pakapaczujesz broń i masz ją po prostu na kolejne, nie wiem ile leveli, to jest po prostu takie trochę okej. Okay. Ale z drugiej strony, w chwili obecnej przynajmniej, tak jak działa Multic, ja się cieszę, że te zombie takie jest, jakie jest. Ja co prawda mam najmniej czasu na zombie od was obydwóch, ale po prostu przez to, że siedzę cały czas samemu i przeważnie nie ma tej drugiej osoby, która ze mną by na zombie poszła, przynajmniej tej drugiej osoby, lub przynajmniej ja nikogo nie pytam też, czy ktoś idzie na zombie w ten sposób. No właśnie. A tu jest chyba większy problem. No właśnie. Jedną rzecz tylko ja bym chciał, zanim my to będziemy kończyć, ja wiem, że Dziukan, że już przedłużamy trochę. Ja wiem, ale to było pewne, że tak się skończy. Jeszcze chyba nie było żadnego podcastu, gdzie tak, my się wyrobiliśmy. No to jest akurat prawda. Ale jedną rzecz, bo to teraz te ostatnie półtora godziny prawie brzmiało, jakby teraz tacy emeryci siedzieli gdzieś na ławce i tylko narzekali na wszystko, co widzą. Bo narzekaliśmy na to, jak wyglądało w MW, narzekaliśmy na to, jak dużo rzeczy wygląda przez ten matchmaking, przez te editor class i przez streaky i przez progres broni i co teraz w zombiakach jest znowu nie tak. Naprawdę takie półtora godziny trochę takiego niezadowolenia jakby. Dla mnie osobiście, i to moje zdanie, mówię, ten Multic i ten Cold War na pewno nie będzie taki jak Black Ops 4 czy cokolwiek, przynajmniej w pierwszym sezonie biorąc Black Ops 4, ale ma naprawdę brutalny potencjał być bardzo, i to bardzo, bardzo dobrym kodem, którego będę za kilka lat wspominał bardzo pozytywnie, myśląc, że dodadzą z czasem ten raid, dodadzą z czasem ten standoff i tego koda na tych mapkach, gdyby nie było SBM-em i gdyby ten system streaków nie był taki, jaki jest, wyobrażam sobie po prostu przepięknie. O, mega miałbym na to ochotę. Mega miałbym ochotę zagrać sobie w tego koda z tą grafiką, z tym audio, z niektórymi broniami, które są nawet. Niektóre bronie bardzo lubię w tym kodzie. Zagrać sobie właśnie na standoff. Gdyby nie SBM. I to jest to. Wszystko się sprowadza jednak do tego SBM, że po prostu to jest główny... Dla mnie osobiście tak. No tak dla jest. Mnie osobiście tak. Z większością rzeczą, nawet jak z tym głupim edytorem klas i nawet w międzyczasie z tymi głupimi shotgunami jako zapasówki, ja osobiście jestem w stanie się pogodzić takim fochem trochę, ale w życiu trzeba być otwartym na kompromisy, tak? I dla mnie kompromis jest taki, okej, Treyarch, zostawcie sobie te shotguny, zostawcie sobie ten granatnik na zapasówce, zostawcie te perki, które dają ci po dwa granaty, zostawcie te perki, które ładują ci granaty i to wszystko, czego ja nie lubię w kodzie, zostawcie to. Ale usuńcie dla mnie tylko, to jest moje zdanie i wiem, że się wielu ludzi nie zgodzi, moje zdanie, dwie rzeczy i ja jestem szczęśliwy cały rok. Prawdopodobnie nawet i dłużej. Bo tak jak chętnie wracam do dzisiaj do BO4, gdyby nie to, że konsolę musiałbym podpiąć, a tak samo se potrafię wyobrazić ten moment, kiedy chętnie będę wracał do Cold War, gdyby nie te rzeczy. Coś, czego MW we mnie niestety nie budzi w ogóle. Tak jak ja MW kilka miesięcy przed wyjściem Cold War usunąłem z dysku, tak nawet nie wpadłem jeszcze na ten pomysł, żeby go zainstalować od nowa. I to jest to. Jedną rzecz, którą chciałbym jeszcze tylko podkreślić, plus dla Cold War, to jest wielkość update'ów. I to jest chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. No to. To jest akurat bardzo celna uwaga. Te update'y faktycznie są lepiej skompresowane niż to, co robił Infinity Ward przez ostatni rok. Czyli sprowadzając to do jednego zdania, not great, not terrible, mogłoby być lepiej, ale
musimy nabrać troszeczkę cierpliwości pod kątem kolejnych update'ów i kiedy nabierzemy troszeczkę więcej kontentu, bo wydaje mi się, że to były nasze takie pierwsze wrażenia, bo jednak po niespełna jednym miesiącu z grą, więc dopiero się docieramy z niektórymi rzeczami i kiedy już troszeczkę tego doświadczenia więcej nabierzemy, my, przynajmniej ja i Tomek, bo powiedziałem to dwa dni, to w ciągu trzech tygodni. Niezłe zdanie, Dziukens. Ile ty tam masz przecinków, Dziukens, w tym swoim zdaniem? No trochę tych przecinków było, ale wydaje mi się, panowie, że tym pozytywnym akcentem, że BOCW nie jest złe, ale też nie jest niesamowite. Tak bym zakończył. Także, panowie, dziękuję wam bardzo serdecznie. To był odcinek ostatniego Bastionu. Dzięki Tomek, dzięki PGN za udział. No, dziękuję również. I do usłyszenia, miejmy nadzieję, już za tydzień w odcinku esportowym. Do usłyszenia.